Reset Obywatelski. Pyta, ale śmiesznie wyglądamy, ty patrz. Ten to w ogóle nie ma, tylko z głową przyszedł i z takim czymś tutaj. Cześć w ogóle. Cześć. O, widzicie państwo, że jesteś naprawdę, ja też w zasadzie, jakbym tak się na tego, a dobra, już nieważne. Witam serdecznie, po raz kolejny w tym roku. Sito pyta, dziś gość nasz to Robert Trutkowski. Robert, czy powiedzieć o tobie wybitny terapeuta uzależnień, to przesada trochę? Kłuje mnie to, bo ja mam syndrom oszusta, który wiesz, jest dożywotni chyba, bo jak nie zaobserwowałem, żeby on odpuszczał. Ja sobie radzę z nim świetnie. A na czym ten syndrom polega? Dzisiaj będziemy o różnych syndromach rozmawiać. Na tym, że jak ktoś wiesz, coś fajnego uda mu się zrobić, to akcentuje słowo, że udało mi się. Zresztą to jest, wiesz, Anglosasi mówią I did it, rozumiesz, zrobiłem to, a my mówimy udało mi się. I to jest taka klątwa, wiesz, jakoś wyszło. Przepraszam, że mi wyszło. Ja miałem śmieszne zdarzenie, bo to było związane z moją, wiesz, też z moim profilem zawodowym. Ja jestem z zawodu psychoterapeutą już wieloletnim, z certyfikatami, wszystkimi papierami. Czyli odpowiedziałeś na pytanie tak. Mam uprawnienia do wykonywania swojego zawodu, co we współczesnym świecie jest dość istotne. Wiesz, miałem egzaminy państwowe, zdawałem naprawdę je bardzo się mocno przygotowując, zrobiłem sobie to wykształcenie, a też nie było to takie znowuż pewne, że ja się gdzieś tam w te przestrzenie akademickie, będąc później wykładowcą na różnych uczelniach, ponieważ ja dwa razy nie zdałem, słuchaj. Wiesz, najśmieszniejsze jest, jak do mnie przychodzą rodzice, z chłopakiem, dzieciakiem, nastolatkiem, mówią, panie Robercie, on się uczyć nie chce, bardzo proszę jakoś, nie wiem, zmotywować go, popracować z nim nad motywacjami, nad tymi wszystkimi sposobami, żeby chłopak się uczył. Ja mówię, ale trafili państwo pod zły adres, bo ja jestem zwolennikiem takiej formuły, żeby jednak nie miażdżyć psychiki dziecka, tymi, wiesz, zmuszać go do korepetycji. W ogóle korepetycję uważam za jeden z najbardziej poważnych, demoralizujących. Nie, to jest korupcja. To jest pomijam ten aspekt korupcyjny, ale mnóstwo jest dzieciaków całkowicie ignoruje szkołę. Zresztą trudno jej nie ignorować, skoro ona funkcjonuje w modelu pruskim. Więc trudno tam się dobrze czuć, więc później się ich miażdży tymi korepetycjami. Oni, wiesz, nic nie robią w tej szkole, idą na te korepetycje, więc wiesz, ja też nie jestem dobrym przykładem, żeby motywować dzieciaki, ale zaraz o tym żeby się uczyć. Zatem o tym porozmawiałem, bo miałem takie, przygotowałem sobie takie pytanie w domu. Usiadłem sobie, pokażę teraz jak siadłem, o, tak usiadłem i przygotowałem sobie to pytanie. Właśnie o to, ale to później, bo chcę wrócić jeszcze wcześniej. Wiesz co, nie spodziewałem się, że jak zadam pytanie komuś, bo to idiotyczne, powiedzmy sobie wyjątkowo idiotyczne pytanie, czy powiedzieć o tobie, że jesteś wybitnym terapeutą, to skłamać, ale nie spodziewałem się, że w ciągu 2 minut uzyskam od ciebie odpowiedź, że tak. Znaczy po prostu nie. Przygotowanym terapeutą. Przygotowanym. Wiesz, to jest dobre słowo. To mi bardziej odpowiada. Tak, ja się przygotowuję, wiesz, ja naprawdę przyjeżdżam. Ty wiesz, muszę dygresję wtrącić. Mam przyjaciela, który jest wybitnym, słuchaj, lektorem. On czyta audiobooki i jest naprawdę fajnym lektorem. Zresztą to nie jest żadna tajemnica, to jest Janek Zadura, który naprawdę czyta, ma fajny taki męski głos. I słuchaj, i on jest takim gościem, który opowiadał mi kiedyś taką, on był kiedyś aktorem. I on mi opowiadał o Irenie Kwiatkowskiej, znanej wspaniałej polskiej aktorce, ponieważ ja też jestem wykładowcą, więc też publicznie się udzielam. To jest też de facto publiczne wystąpienie. I ja też tutaj przyjechałem pół godziny wcześniej. To nie jest przypadek, to nie to, że akurat taksówka, wiesz, wcześniej przyjechała. Ja po prostu lubię przyjechać do miejsca, w którym coś się będzie działo z moją osobą. I co to ma wspólnego z tym wszystkim Irena Kwiatkowska? Bo mi Janek opowiadał kiedyś historię, jak pracował w teatrze. Jego rówieśnicy, wiesz, mieli grać tam jakąś scenę, nie wiem, pod koniec sztuki. Oni, wiesz, wpadali z papierosem w ręku, wiesz, kipowali go po drodze, zrzucali
rzucali płaszcz i wpadali na scenę, żeby zagrać tam swoją scenę. A Irena Kwiatkowska, słuchaj, przyjeżdżała przed rozpoczęciem, tam delikatnie schowana, i Janek się pyta: pani Reno, ale przecież pani dopiero za pół godziny, czy tam za godzinę wchodzi na plan. Panie Janku, ale ja się muszę dostroić do miejsca. Dostroić do miejsca, świetnie. Słuchaj, i to jest coś, co ja praktykuję od lat. Jak mnie na przykład zapraszają na różne wykłady, ponieważ jestem takim, wiesz, troszkę takim cyrkiem objazdowym i gdzieś tam jadę z różnymi moimi jakimiś tam przekazami, kogoś to może interesuje mniej lub bardziej, ja przyjeżdżam dzień wcześniej. Ja chcę, wiesz, miejsce zobaczyć, pokręcić się, poczuć klimat miejsca. Na przykład jeżeli jakieś miasto, wiesz, urząd gminy mnie zaprasza na jakiś tam wykład, ja naprawdę lubię poznać to miasto, poznać tych ludzi. Wiesz, brzmi to, ale to nie, całkowicie trochę rozumiem. Się styka właśnie z tym takim przekazem, żeby się do miejsca, rozumiesz, gdzieś tam trochę wczuć w to miejsce. Dobrze, więc temat, który dziś będziemy tu poruszać już w ostatnich tygodniach czy miesiącach, był na tapecie, na tym tapecie, nie na tej tapecie, przypomnę. I wiele właśnie miałem później zwrotnych reakcji, że tak, chcemy porozmawiać o tym dalej, czyli o problemie. Ja to nazwałem dzisiaj na YouTubie, będzie tytuł, jest tytuł, jak to było, że czy Polska powinna odbyć terapię uzależnień odwykową, tak. No dwa słowa może powiedzmy najpierw o naszych doświadczeniach, bo to jest konieczność po prostu, żeby słuchacze wiedzieli, po prostu wiedzieli, o co chodzi, tak? Jeśli chodzi o alkohol, no nie dałem się, żałuję naprawdę, dwóch rzeczy żałuję w życiu, że nie poszedłem na prawo i że nie przestałem pić alkoholu znacznie wcześniej niż przestałem, tak? No to po prostu, że będąc właśnie, tu mówiliśmy, dlatego mówię o tym chłopaku, którego ci przyszli rodzice i prosili, żebyś go ustawił, nie? Że nie naprawił. Naprawił, tak. Nie, że nie potrafimy uwierzyć po prostu, że to nie jest jakaś propaganda, takie niebo nie, tylko że, kurczę, można mieć lepsze życie. Nikt mi nie pokazał tego, wiesz, nie było takich mentorów, nie było... A ci mentorzy, jeśli byli, to nie wiedzieli, że wtedy w 70-tych latach, 80-tych, nie wiedzieli, że akurat sprawa alkoholu jest tak istotna, żeby miał fajniejsze życie po prostu, nie? I chciałem cię zapytać po prostu o to, żebyś też spytać cię, czy też miałeś po prostu bujne życie alkoholowe i przestałeś, czy tak u ciebie było, czy nie, no to ja przyznaję, że tak miałem. I chciałem cię zapytać, słuchaj, czy... no właśnie, czy jest pomysł na to, żeby z młodymi ludźmi, którzy mają, nie wiem, no po 18 lat powiedzmy, albo przed 18 latami, ale czy te 18, 17, które są po prostu jakimiś orgiami alkoholu, bez sensu, takiego uwalenia się, upodlenia się, po prostu naprawdę obciach, znaczy to, żeby pokazać im, że to jest obciach, rozumiesz? I żeby jak to zrobić, bo oni nie myśleli, że to starzy, że to po prostu... Wiesz co, kilka dni temu wrzuciłeś na... Nie tam, kilka dni temu, wczoraj chyba wrzuciłeś na swoją tablicę taką fajną tabelkę z tymi rocznikami. A nie, to już jakiś czas wisi, tak. Fajne tak, to jest. Z tymi pokoleniami. Ja dzięki temu się dowiedziałem, że jestem baby boomer. A ja jestem... Na styku. Tak, ja jestem ten, pokolenie X. Bo ja jestem 6'3", a ty jesteś 6'5". 6'5", a 6, tak. Od 6'4 liczy się tak, X. Tak. Wiesz, ja tak sobie uświadomiłem, że ja jestem... Bo te wszystkie, co przy X są, to są też moje. Bo jestem już z pogranicza. No nie, no wiadomo, że to jest płynne. Mniej więcej, ale mimo wszystko ucieszyłem się z tym X. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja jestem baby boomer, ty jesteś już X na tym styku. Też ucieszyłem się dzisiaj, że jak z tobą gadam, to, bo myślałem, że młodszy jesteś, że masz trochę mniej latek. To mogę mówić nasze pokolenie. No tak. Więc możemy śmiało mówić nasze pokolenie. Słuchaj, wybij sobie z głowy jedną rzecz. Naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością, bardzo autorytatywnie. Nie będziemy żadnymi nośnikami przekazu dla dzieciaków. Żadnymi. Znaczy, zapomnij o tym. Możesz sobie pogadać, możesz, wiesz, jakieś tam, możemy tutaj, wiesz, mnóstwo argumentów użyć, odwoływać się do różnych linków, eksponować je. To zostanie z góry odbite. Ich to nie interesuje. Ich rówieśnicy, którym się udało
otworzyć głowy, bo takich jest mnóstwo. Ja na przykład jestem, słuchaj, dzisiaj który jest? Dzisiaj jest... Piąty. Piąty. Jestem w przyszłym tygodniu na SGH-u. Studenci mnie zaprosili, już kolejny raz będę na SGH-u. Kocham to. Kocham studentów. Bo ja tam idę całkowicie pro bono. Wiesz, jak mnie zaprasza duża korporacja, to ja też umiem swoje usługi cenić i faktury są duże. Natomiast na uczelnię biegnę z wielką radością, z wdzięcznością, że mnie studenci chcą posłuchać, bo mnie zapraszają studenci, a nie ich profesorowie. I mam takie, wiesz, wykłady dla nich w tej formule takiej bardzo ostatnio, wiesz, mądrej, takiej bardzo rozpowszechnionej answer and questions. I te pytania, odpowiedzi, to jest też taka fajna energia. I oni, ich to interesuje. O czym to świadczy? Że jest grupa młodzieży, która chce posłuchać boomerów. I teraz w nich jest nadzieja, bo jeżeli do pozostałych chciałbyś ty trafiać, to w ogóle sobie odpuść. Wiesz, ja przez 20 lat latałem po szkołach, robiłem programy profilaktyczne. Mogę naprawdę z sobą 2 godziny gadać na temat paranoi programów profilaktycznych, jaka w Polsce jest, gdzie, wiesz, jakby zaprasza się takiego mądrale, który, wiesz, coś tam swojego przeszedł i on ma tym młodym ludziom wytłumaczyć, że to jest niedobre. No nie, to tak nie działa. Nie, mi nie chodziło o nasze pokolenie, tylko w ogóle o starszych, rozumiesz? Nawet, wiesz, nawet, nie wiem, powiedzmy, że żeby 17-latka, 27-latek, no tacy, wiesz, no, zwróć uwagę, że na pewno się z powodów także zawodowych, ale też jesteś świetnym fanem muzyki, więc na pewno zauważysz, że w hip-hopie jest coś takiego, że są po prostu, no, debilątka, tak to nazwę, tutaj dowcipne, czyli rapy, wiesz, nastolatków i wczesnych 20-latków, a potem są z kolei tych, co znają życie. Ja już nie sypię, nie ganiam, tak, nie coś tam. Jest. On już jest i po prostu obie rzeczy są z równą powagą śpiewane. I właśnie tacy 30-letni, 30-kilkuletni, no, goście, w szacunek oczywiście, którzy wyrwali się ze swoich uzależnień i robią na ten temat kawałki. Zastanawiam się, czy one trafiają do takiego 17-latka, czy nie. I boję się, że nie. Nie, nie. One nie trafiają. Wiesz, a propos hip-hopu, ja powiem ci, że w latach 90. Już wtedy byłem po tej stronie barykady tych takich wykształconych już neofitów. Tylko, że ja, moje neofictwo to nie było alkoholowe, wiesz. Alkohol mnie nie uwiódł. Mnie przed alkoholem trochę uchroniła heroina. No, brzmi to dziwnie, ale ja jestem naprawdę starym ćpunem heroinowym w latach 80. Ja przekroczyłem ten próg powrotu jakby do rzeczywistości w 86 roku. Spędziłem miesiąc na detoksie w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie na Sobieskiego. Co ciekawe, moje panie doktor, obie, które mi uratowały życie na tym detoksie, jeszcze żyją, jeszcze nawet w branży pracują. I od tamtej pory jestem, wiesz, jakby czysty. Natomiast to mnie uchroniło przed alkoholem, ponieważ ja z tego ośrodka wyszedłem. Oczywiście miałem tę tendencję, żeby po ten alkohol sięgać, chcąc się socjalizować. Ten klej społeczny, jakim jest alkohol, jednak używać go, no bo pragnąłem mieć kolegów, koleżanki. Seksualność się uruchomiła w końcu tam po tych kilku latach tego heroinowego obłędu. Ja napisałem książkę na ten temat, Oswoić narkomana, już tam, nie wiem, ponad już 10 lat to będzie spokojnie. I w tej książce trochę o tym jakby też napisałem, jak to wygląda, a wcześniej jeszcze byłem sportowcem, jeszcze byłem reprezentantem Polski w kosza, więc wiesz, to w ogóle jest taka historia, że ja zacząłem z takiego dużego C, z wielkiego C, zacząłem od heroiny, i przeszedłem przez kilka narkotyków najbardziej popularnych i nie zakochałem się w żadnym z nich. No trudno było po heroinie, wiesz, próbować romansować z jakimiś dziwnymi, takimi niskiej jakości, drobnymi przyjemnostkami. Alkohol zawsze mi się wydawał podejrzany, wiesz. Alkohol był dla mnie taki zawsze upośledzony narkotyk. Zawsze go traktowałem jako upośledzony narkotyk. Czyli ja, widzisz, a ja żałuję, że ja tak właśnie, nie widziałem alkoholu, rozumiesz? Bo... No wiele lat nie piję alkoholu. Czasami, wiesz, może to jest niedydaktyczne, co mówię, ale czasami mi się zdarza, wiesz, że na jakiś krótki okres przerywam. Właściwie to po to głównie, żeby się przekonać, że tego nie lubię, że nie jest, że nie wpadam w ciąg, nie? Że nie robi mi to tego. Po prostu koniec i idę dalej. Nie? Ale nie mam po prostu takiego czasami, to znaczy raz na 2 lata, żeby nie było, to ty wiesz, że nie piję alkohol, ale to w piątki przerywam. Ale wiesz, żałuję, że nie miałem tego właśnie takiego obrzydzenia, takiego
takiego, wiesz, czasami rodzice robią coś takiego, że nie wiem, mieszają alkohol z czymś gorzkim, albo idą do McDonald'sa, tam papryki wrzucają, żeby dziecko się, wiesz, miało traumę i nie chciało, nie? To ja żałuję, że coś takiego nie miałem. Ale to jest głupi pomysł, on w ogóle nie działa. Dlatego to jest kompletnie pomysł kompletnie z tyłka, dlatego że on jest askuteczny, słuchaj. Słuchaj, no ludzie, grupa rówieśnicza jest dużo silniejsza. Jeżeli rówieśnicy... pamiętasz taką kapelę Afrokolektyw? Tak, oczywiście. Słuchaj, no to są genialne chłopaki. Przecież oni w latach 90. nagrali płytę, rozumiesz? Genialny kawałek, którego tytułu nie pamiętam, ale cytuję go w swojej książce, którą właśnie przed chwilą skończyłem. Dosłownie ten kawałek cytuję. Strasz Miejski? O tym, jak grupy rówieśnicze robią najgłupsze rzeczy, nie wiem, smażąc kawałek kupy, no robiąc dziwactwa, tylko żeby się grupie, rozumiesz, przypochlebić. No to mamy na przecież mnóstwo tego na TikToku, tak? I to pokazuje, że jakikolwiek przekaz merytoryczny, odwoływanie się do badań, nie ma żadnego znaczenia. Słuchaj, trzeba swoje, mówiąc kolokwialnie, odgibać, swoje w dupę dostać. Jednym się uda z tego wyjść, niektórym nie. Wiesz, ja dzisiaj do ciebie jechałem, ja sobie uświadomiłem, że ja nie mam przyjaciół w moim wieku. Nie mam. Wszyscy są młodsi. Ja to jak najbardziej. Moi rówieśnicy, słuchaj, albo odlecieli kompletnie w taki pracoholizm, że nawet nie mają czasu pogadać przez chwilę przez telefon i liczą te kolejne zera, rozumiesz, gdzieś tam mieszkając w Nowym Jorku czy gdzieś tam w Australii. No znasz to, bo przecież też jesteś facetem, którego się przyjaciele rozjechali po całym świecie i za tą kasą, więc trzepią i nie mogą się zatrzymać. Słuchaj, pyknie za chwilę 6-0, pójdzie, rozumiesz, jeszcze dalej i nagle się okaże, że się czas skończył. I halo, przepraszam, ale jak to? A kolejny poziom? No nie, stary, nie ma go. Wiesz co, jak mnie się pytają, czemu ty nie pijesz alkoholu, ja oczywiście mogę tę radę wygłosić na temat tych wszystkich badań, ale jest inny powód. Mnie jest szkoda czasu. To jest taki złodziej czasu, a tego czasu nie odkupisz w żaden sposób. No, zwłaszcza piwo. To jest, to nie, no właśnie trochę będzie zawsze, ale piwo to ma taki jakby jasno widok, gdy jest. A, napiję się piwa. A jeszcze bym się napił, no. A miałem planowane na dziś takie, a takie rzeczy, nie? Tak. Nie, bo wiesz, no wódka to jednak jest, znaczy różnie ludzie mają, no, ale jednak wódka to jest tam, nie wiem, umawiają się na wieczór, a piwo to prawie, że nie alkohol, nie? I trzy piwa i już nic mi się nie chce na cały dzień. Po prostu, że to podobnie jak marihuana. Wiesz, ja ostatnio, ponieważ ja teraz tę książkę bardzo mocno się do niej przygotowywałem i ja się dowiedziałem w materiałach źródłowych, że w Rosji piwo nie było traktowane jako alkohol do czasów Gorbaczowa. Dopiero po pierestrojce uznano piwo za alkohol. Słuchaj, to pokazuje, że ponieważ my niestety, choćbyśmy bardzo, wiesz, aspirowali do kultury tej śródziemnomorskiej i tej zachodniej, jednak my niestety jesteśmy, no trochę mamy przeryte berety przez tego homo sovieticusa i on mocno się w Polsce osadził i to rozpijanie Polaków w czasie zaboru rosyjskiego, carskiego, ono jest w nas, słuchaj. Więc ja, mnie się zarzuca trochę, wiesz, takie nawiedzenie. Ludzie mnie atakują, dostaję czasami bardzo niepochlebne, wiesz, przez internet, do czego mam wielki dystans, bo już jestem w takim wieku, że naprawdę ja już się z nikim nie muszę ścigać i mam swoją pozycję bardzo mocną w tym moim gabineciku. Zapisy, wiesz, mimo że jestem prywaciarzem i to nie tanim, to naprawdę pół roku jest czekanie, albo nawet czasami dłużej. Mam bardzo spokojną robotę. Mało tego, z każdym pacjentem czegoś nowego się uczę, więc mój jest taki wyjątkowy zawód, słuchaj, że ja im dłużej jestem terapeutą, tym więcej wiem na temat tego swojego zawodu i na temat człowieczeństwa, ponieważ jestem facetem, który nigdy w życiu, wiesz, nie wszedł w obłęd alkoholowy, dzięki tym ciężkim narkotykom. Zresztą kiedyś... Nie, ale nie mówmy w ten sposób dzięki w ogóle. Wiesz co, nie, absolutnie ja jestem zwolennikiem koncepcji takiej, żeby tutaj jakby nie udawać. Dlatego, że ja nie będę brał bicza i się samobiczował, ponieważ żebym ja dzisiaj się dobrze czuł ze samym sobą, to ja nie mogę sobie mówić, że ja żałuję czegoś w swoim życiu. Nie, no nie mogę tego robić i nie chcę tego robić. Ale też poza tym też mi się wydaje, że chyba właśnie to, że nie oszukujemy się i że nie siebie, ale też innych, no to powoduje, że jesteś taki, jaki jesteś, nie? Ja jestem sportowcem, się jest do końca życia. Ja byłem naprawdę zażartym sportowcem, któremu sport uratował życie, ponieważ ja miałem ciężką sytuację w domu, wiesz, awantury, rodzice, rozwody, tam w ogóle
bez przesady też, bo to nie był jakiś tam wielki dramat. Wielu ludzi ma dużo ciężej. Natomiast u mnie nie było bliskości. Wiesz. U mnie ojciec miał dużo ważniejsze rzeczy do roboty, przeważnie były to jego kochanki, brak czasu, wiesz, praca i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wykształcony, bardzo fajny facet, ale niestety no, nigdy od niego nie usłyszałem, jak dla niego jestem ważny. Ja od innych ludzi słyszałem. Więc to jest mój taki, wiesz... No, zapomnieli o tym. To jest taki właśnie ten przekaz. Natomiast ważne jest to, że ja nie będę, wiesz, ściemniał. Ja uważam, że w życiu nie ma porażek. Nie istnieją porażki, jest tylko informacja zwrotna. Jeżeli dostajesz w dupsko, podziękuj za tę sytuację, bo ona powoduje nie tylko na poziomie takim, wiesz, retorycznym, taka narracja, że warto tam z tymi swoimi się godzić. Tak. Nie, słuchaj, to jest czysta neurobiologia. Jak ty powiedziałeś, że żałujesz, że nie poszedłeś na prawo, wiesz, czego ja żałuję? Bo gdybym ja miał okazję cofnąć czas, ja bym był absolutnie na medycynie, na neurobiologii. Ja od kilkunastu lat jestem pologowany na większości światowych portali neurobiologicznych i ja naprawdę na temat mózgu nieskromnie powiem, dużo wiem. Absolutny amator. Ja nie będę, wiesz, wchodził w rolę... Doktor Wilczur. W rolę lekarza. No sorry, Antoni Kosiba. Zawsze odsyłam do moich zacnych przyjaciół, których znam bardzo wielu lekarzy. Ja się przyjaźniłem z doktorem Wetulanim, z profesorem Wetulanim, z Jerzym Wetulanim. Wetulani to taki tuz, wiesz, w Polsce neurobiologii, który zginął w tak absurdalnych, słuchaj, rozumiesz, okolicznościach w Krakowie na przejściu dla pieszych samochód go strzelił, rozumiesz? Kompletna paranoja. I ja też jakby z Jerzym wielokrotnie miałem okazję na temat tego mózgu, płatów czołowych i tych wszystkich, wiesz, mieliny. Ja od niego dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o na przykład działanie na pewne struktury neurobiologiczne. I my naprawdę, gdybyś mnie teraz wziął, tak pociągnął dalej, to by ludzie to wyłączyli, by nie chcieli tego już bradania słuchać. Nie, ja długo ci nie pozwolę. No. Ale ja mam taką, wiesz, też tendencję, że ja lubię się dzielić tym, co wiem, bo też wiele lat poświęciłem na to, żeby to pozyskać, żeby tego się nauczyć. Żeby... No dobra, czekaj, jesteśmy przy mózgu. No to bez tego, to nie wiem, powiedz, że się mylę, albo popraw, albo przyznaj, że tak jest. Jak jest z tym zabijaniem komórek mózgowych przez alkohol? I jak to się ma na bieg? Mózg się mielinizuje. Co to znaczy? Mielina to jest taka izolacja. Ja jestem audiofilem, lubię kabelki, wiesz, dobre sprzęt, połączenia. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to bardziej to zrozumieją. Żeby naprawdę ten dźwięk przeszedł od źródła do wzmacniacza i później do kolumn, no musi pójść po jakichś łączeniach. No, najlepiej, żeby te kable były zacne. One muszą być ekranowane. Czyli musi być zabezpieczenie przed interferencją fal, ponieważ następuje sprzęgnięcie i zakłócenie tego przesyłu. Jeżeli dostajesz zakłócony przesył do swojego mózgu, no to nie dostajesz, to jakbyś wlał do samochodu brudną benzynę, rozumiesz, zakłóconą jakimiś farfoclami. Taką funkcję tej izolacji na przewodach tych międzyneuronowych właśnie sprawuje taką pieczę mielina. Mielinizacja mózgu trwa, uwaga, bo to jest, słuchaj, to jest petarda. Jak ja się o tym dowiedziałem ileś tam lat wstecznie, to się za głowę złapałem. Do 26 roku życia uznaje się jako początek pełnej mielinizacji, ale ta mielinizacja, ona się kończy, rozumiesz, w 30 roku życia. Ups. I teraz zobacz, co się dzieje. Popatrz na tych wszystkich studentów, małolatów, uczniów, którzy, rozumiesz, wlewają w siebie hektolitry alkoholu, wlewają w siebie jakieś inne dziwne substancje, których naprawdę jest szeroka oferta. Nie trzeba się tylko alkoholem otumaniać, aczkolwiek alkohol nadal wiedzie prym. Nie chcę tutaj jakby dryfować w kierunku, wiesz, samego Zielska, jakichś tam innych, rozumiesz, wynalazków z grupy tych tak zwanych dopalaczy, czy chociażby te legalne, do niedawna jeszcze energetyki, których w tej chwili ostatnio zmniejszono tam o parę jednostek, że to w tej chwili jest 14 mg na litr i to już, rozumiesz, może małolat kupować, tylko że to nadal, rozumiesz, jest zajer, który, rozumiesz, rozpuszcza mózg. Czyli wszystkie trzy i narkotyki, i alkohol, i energetyki, tak? Mało tego, stres również. No. To możemy o stresie rozmawiać, możemy rozmawiać o jakości jedzenia, słuchaj. To no przecież... dobrze, ale zatrzymajmy się przy tym, co... Mnóstwo jest rzeczy, które powodują to, że ten mózg się po prostu nie mielinizuje w odpowiedni sposób. Ja jak kiedyś miałem te zajęcia w tych szkołach, ja mówiłem tym dzieciakom, słuchajcie, na pewno w waszej klasie są ci, którzy chętnie sięgają po różnego rodzaju otępiacze, przymulacze, rozweselacze. Podziękujcie im za to.
jest konsternacja w klasie. Jak to? Dlaczego mamy im podziękować? Słuchajcie, bo na rynku pracy będzie mniejsza konkurencja. W tej chwili żyjemy w czasach od początku lat 90., gdzie wiesz, do pracy naprawdę trzeba się spiąć. Trzeba, rozumiesz, poślady napiąć, żeby, rozumiesz, przejść przez te wszystkie rekrutacje, które nie są bagatelne. Ci, którzy szukali pracy, wiedzą doskonale, że siedzi komisja, patrzą się, łapią za słowa, zadają trudne pytania i bądź wtedy, rozumiesz, przepity kilka dni wcześniej i jeszcze, rozumiesz, sobie dopal jointa, rozumiesz, nie wiem, kilka dni temu. Więc to naprawdę powoduje to, że ten przekaz, ta werbalizacja swoich emocji, swoich myśli jest dużo utrudniona. I teraz ta mielinizacja, no słuchaj, dobra wiadomość jest taka, bo inaczej ty i ja niekoniecznie byśmy umieli bawić się słowem, żonglować nim, budować jakieś, wiesz, w miarę poprawne zdania, bo też obaj byliśmy niegrzeczni kiedyś w swoich okresach życia. Z różnych powodów, różne substancje nas uwiodły, różne zachowania nas uwiodły. Natomiast fenomenalną rzeczą, czego sam doświadczyłem na własnej skórze, jest to, że mózg się regeneruje. Są dwa organy, które się fenomenalnie regenerują, to jest wątroba i mózg. Więc akurat związane oba. Akurat związane z intoksykacją, z jakimiś, rozumiesz, syfami, które wprowadzamy do naszego organizmu. Wiesz, ja. Dano nam szansę. Słuchaj, ja jako dzieciak naprawdę nie byłem w stanie normalnie funkcjonować, normalnie chodzić do szkoły. Miałem problemy ze skończeniem. No, wcale mnie nie usprawiedliwia fakt, że tatuś wybrał najlepszą szkołę w Warszawie. Właściwie dwie były z tego... Ja byłem... To były technika. Wtedy były... To są czasy, kiedy były dwa technika warszawskie, paskudne, okropne, straszne miejsce. To był Zajączek i Kasprzak. To były dwa takie miejsca w Warszawie, gdzie człowieka, wiesz, oczesywano w sposób taki makabryczny. Ja ci powiem, tak, ale człowiek wychodził z zawodem. Wiesz co, właśnie, to był główny powód. Natomiast słuchaj, ja nie zdążyłem tej szkoły skończyć, ponieważ niestety się zaczęły te narkotykowe historie. Ale powiem ci, że ta szkoła mi tak zryła beret, tak mi uszkodziła poczucie własnej wartości, że ja w tej chwili, nawet kilka jeszcze lat temu, jak jeździłem swoim motocyklem, tam koło Kasprzaka przejeżdżałem do serwisu motocyklowego. Słuchaj, to aż po prostu mnie przygniatało, aż po prostu, wiesz, całe ciało się napinało. Więc to jest taka osobista refleksja a propos traumy szkolnej. Ale ponieważ mnie spytałeś o dojrzałych ludzi, ci, którzy mają już tam, nie wiem, załóżmy 40+, no to powiem szczerze, że jeżeli do 40, jak ktoś lubi, jak komuś się to podoba, no to jeszcze można ten etanol w siebie wlewać, ale po 40 daleko idącą niefrasobliwością jest wlewać w siebie etanol. Po 50 to jest bardzo poważne ryzyko, aha, a po 60 to już jest samobójstwo. A, to ciekawe, czyli te właśnie te przejścia na czyli tak jakby na przykład to, co ze mną i z różnymi kolegami się stało, że ja swoje życie wypiłem, to nie trzeba się wstydzić tego, że to jakby naturalny, po prostu idę z rytmem zdrowia. Wiesz, jak skoro sam mówisz, że młodzieży się nie wytłumaczysz tego, nie, znaczy, tego a potem po prostu sam człowiek dochodzi do są tego. Są wśród młodzieży dzieciaki, które mają otwarte głowy, lubią czytać. Ja pamiętam w latach 90., jak na Uniwersytecie Warszawskim byłem na takiej konferencji, bo już wtedy byłem tym takim aplikującym mądralą, który sam chciał, wiesz, zdobywać te wszystkie... Powiem ci wprost, ja szukałem odpowiedzi, dlaczego tak się stało, że ja mając wszystko, będąc, wiesz, dwumetrowym facetem, któremu się całkiem nieźle powodziło, załapałem się do reprezentacji Polski. Nie byłem najbrzydszy. W reprezentacji Polski? Tak, ja grałem w reprezentacji Polski w koszykówce. Ja koszykówce to wiem, ale nie wiedziałem, że... No, załapałem się z orłem. Wiesz, wtedy miałem orła na piersiach, a teraz co mam napisane na moim logotypie? Tak, teraz noszę bluzę z napisem Złe nawyki. Zresztą ta bluza ma też swoją historię, także mogę, jeżeli zdążymy taką dygresję, wiesz, zapodać. No dobra, jedźmy z tą bluzą, bo nie przestanę o nim myśleć. Z czym? Z tą bluzą, no. Tak, no właśnie. Tak. Słuchaj, tę bluzę kupiłem w zeszłym roku we Władysławowie w Hydrosferze. Najlepszy sklep w Polsce, jeśli chodzi o surferowe rzeczy. Ja miałem ciężki wypadek motocyklowy, słuchaj, w lipcu. Roztrzaskałem się po 25 latach jeżdżenia na jednośladach. Bardzo poważnie, do tego stopnia, że kasacja mojego sprzętu. A ciebie? No więc właśnie. Ja powiem ci, że zetknąłem się pierwszy raz od czasów, kiedy przestałem ćpać opiaty, czyli heroinę, z czymś, czego przez te wszystkie lata nie było mi dane doświadczyć, z działaniem opiatów.
ponieważ dostałem tak silne leki przeciwbólowe, słuchaj. Ja dziękuję. I ty poczułeś to? Poczułem. Poczułem. Znaczy moja żona zauważyła. Ona mówi, słuchaj, odstaw to już, bo ty za chwilę popłyniesz. O, zadzwoniła do naszego przyjaciela lekarza, Arka, który w ogóle on mówi, słuchaj, nie dawaj mu te leki, odstaw mu te leki. Ale wiesz, co się wydarzyło? Ja o tym mogę oczywiście publicznie spokojnie mówić, bo mi się to wcale nie spodobało. Wiesz, ja się po prostu poczułem naćpany. Te leki, to jest istotne. Wziąłem dawkę, którą mi zalecił Arkadiusz, mój chirurg. Ja to wziąłem, zero reakcji, bo ja miałem tak, połamane dwa żebra, pęknięty obojczyk i pęknięty mostek. Więc słuchaj, ja pierwszy raz w życiu wyćwiczyłem spanie w pozycji takiej na plecach, takiej, to jest pozycja katafalkowa, słuchaj. Tak. Wyobraź sobie spać na plecach, słuchaj, w lewo się bez nie możesz. Tak. Słuchaj, to było naprawdę, ja teraz się z tego śmieję, ale to nie było fajne przeżycie, a poza tym ci, którzy mieli połamane żebra, wiedzą, że przez 2-3 miesiące to się zrasta. Więc ja, słuchaj, w lipcu trzepnąłem w ten zajeżdżający mi drogę biały SUV z rejestracją krakowską, bez żadnych tutaj jakby dopowiedzeń. Przeżyłem to, poczułem, jak potwornie adrenalina człowiekowi, wiesz, znosi odczuwanie bólu. Następnego dnia już nie było tak wesoło, pojawiły się te opiaty, natomiast one nie podziałały na mnie w ogóle. Ja nie poczułem żadnego działania przeciwbólowego opiatów, a powinienem. Wziąłem drugi raz, tam zwiększyłem o 50%, znowuż zero reakcji. Czyli co, że miałeś ciągły ból? Słuchaj, miałem ciągły, permanentny ból. Mało tego, słuchaj, ja znając się trochę na tych przeciwbólowych lekach, no bo przecież też kiedyś je przyjmowałem rekreacyjnie, no, tak można powiedzieć, i słuchaj, ja sięgnąłem po dwa oczka niżej po lek o nazwie Ketonal, który daje, dentyści dają, rozumiesz, w zwykłym, wiesz, tam przy implancie dają Ketonal. Ja nie sądziłem, że ten Ketonal zadziała. Zadziałał. I teraz pytanie, dlaczego tramadol, dlaczego te leki z grupy opiatowej nie zadziałały na mnie? Ups, uwaga, po tylu latach, prawie 40 latach okazuje się, że ja mam wypalone szlaki neuronalne, które kompletnie nie percypują działania, rozumiesz, opiatów przeciwbólowo. Natomiast pojawił się efekt euforyzacyjny. Słuchaj, to jest tutaj, ale wiesz co, ta euforia nie wywołała u mnie takiego, wiesz, jakby smyrnięcia na zasadzie, ojej, jakie to miłe. Jak to miłe, tak człowiekowe boli, wow, boli. Jeszcze trochę mi się przypomina, przepraszam, ale pamiętam, że w naszej młodości były rysunki mleczki, Zenek Wesoły Sanitariusz. No i to mniej więcej po prostu Robert Wesoły Cierpiętnik. Wiesz co, byłem naćpany, ale obolały nadal. Tak. Więc efekt przeciwbólowy nie wystąpił. Nie uruchomiło to we mnie miłego wspomnienia z przeszłości z dawną kochanką o egzotycznym imieniu heroiny, jak Maleńczyk śpiewał, o którym pewnie też wiesz, że miał Maciek też swoje doświadczenia z opiatami. My jesteśmy w Resecie Obywatelskim, którego współtwórcą jest Tomek Piątek, wiesz, no, autor znakomitej książki Heroina, którą czytałem notabene. I o swoich przygodach. I jego metaforę pod tytułem Czekolada gorąca, która wchodzi w krwioobieg, to dokładnie, no, to pisze praktyk. No, to praktycy, którzy dotknęli heroiny, wiedzą o tym, że ona zostaje z nami na całe życie. Słuchaj, różnych narkotyków spróbowałem. Jedynym narkotykiem, którego nie lubię, nie dlatego, że miał złe działanie, to jest właśnie heroina. Bo wszystkie pozostałe to były naprawdę nudne, kaprawe, mało atrakcyjne, łącznie z kokainą, wiesz, marihuaną, to są pierdoły. Nie, kokaina, no dobra, to, nie chcę tutaj, ale słuchaj, wiesz, no, pewnie wielu słuchaczy, oglądaczy miało doświadczenie z kokainą. Tak. Słuchaj, to jest najbardziej rozreklamowany, gówniany narkotyk na świecie. Znaczy, jak ktoś nie ma na to 500 zł wydać, to nie kupuje po prostu. Kurczę, no jest naprawdę dużo biednych dzieci. Nic z tego nie będzie. Słuchaj, chyba... Spanna impreza. To jest niesamowicie duże rozczarowanie. Zresztą wiesz co, pięknie to spuentował Stanisław Ignacy Witkiewicz, zwany Witkacem, który w swojej książce Narkotyki nie mete dusze, napisał bardzo konkretne zdanie. Kokaina to jest kochanka, która bardzo wiele obiecuje i nic nie daje. To jest kokaina. Gostek to odkrył przed wojną, drugą światową. Tak już w Polsce, że wtedy, że nie. Natomiast słuchaj, to powinni jakby powtarzać na każdej terapii tych, którzy się kokainą. Ale zobacz, bo opowiadałeś o tym, jak na spotkaniu z dzieciakami kazałeś podziękować kolegom, którzy mają jakoś taki większy ciąg na to.
No to widzisz. Oni wypadną, oni będą z planszy zmiecieni. No widzisz, ale jeśli w ten sposób z nimi rozmawiasz, no to może, to nie chodzi o to, że za każdym razem jak z nimi rozmawiał, to o, panie Robercie, jak pan mądrze mówi, będziemy zastosowali to, ale jeśli się umie odpowiednim trikiem trafić, no to tak jak w filmie, wiesz, który jest zrobiony przez starych ludzi według nich, ale coś jakoś trafiło, wiesz, jakaś rzecz trafiła. No to tak samo takie zdanie z tego, z Witkaczego. No też może trafić, no żeby po prostu... Słuchaj, jedno słowo, wiesz, to co teraz mówisz jest bardzo, bardzo jungowskie, dlatego że Carl Gustav Jung, który jestem... Nawet nie czuję, jak mówi Jung. Wielkim jestem jego fanem. Każdy, kto ma dużo czasu i ma ochotę czytać papierowe rzeczy, bo tej książki jeszcze chyba nikt nie wydał na żadnym audiobooku czy e-booku, Sny wspomnienia myśli. Jung tam pisze o tym, że jedno słowo może nam uratować życie. Powiedziane przypadkiem przez kogoś, nawet ktoś tego nie zauważy, ale jedno słowo również może nas zabić. I to niestety jest prawda. Baczmy na to, co mówimy, dlatego że to słowo może dla kogoś mieć bardzo poważne też reperkusje. Ja nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, że w pewnym wieku należy założyć spodnie długie, zdjąć krótkie majteczki. Nie. To jest związane z tymi eksperymentami. Naprawdę, to są choroby wieku dziecięcego. Jak ktoś ma potrzebę tego drive'u na narkotyki, rozumiesz, takie srakie, trzełowakie, niech to robi, ale niech wie, że naprawdę trzeba w pewnym momencie zejść ze sceny, zakończyć te figle. I to jest ten timing, to wyczucie, żeby nie stać się śmiesznym, żeby nie stać się żałosnym starym repem, rozumiesz, boomerem, który rozumiesz, trzyma, wiesz, tego spliffa, tego joycika, rozumiesz, próbuje, nie wiem, dorównać jakimś tam swoim małolatom, jakimś takim tam, nie wiem, znajomym, albo nawet próby, o których słyszałem w gabinecie, kiedy rodzice próbują jarać zielsko, nie wiem, ze swoimi dziećmi, no to są naprawdę, to jest żałosne. No. Dzieciaki nie potrzebują kumpli. Oni nie szukają kumpli w osobach swoich rodziców, szukają rodziców. A kumpli mają aż nadto. Dobra, to idźmy dalej. Bo, z tego poziomu spotkań z twoimi pacjentami, na szkoleniach i tak dalej, przejdźmy na tą skalę makro, która pojawia się nam właśnie w tytule programu. Czy Polska potrzebuje terapii, no bo powiedziałeś właśnie, ja myślałem, że to raczej taka historyczna, no nie to, że bójda, ale że to taka przerysowanie z tym karmieniem, z tym pojeniem przez ruskich Polaków, a to rzeczywiście, to naprawdę to było zinstytucjonalizowane? Wiesz co, to były celowe działania. W mojej książce, która jeszcze nie została wydrukowana, ale jest skończona, jest kawał rozdziału historycznego. Zaprosiłem historyka, żeby opisał o tym, jak na przykład rozbijano chłopów w Polsce celowo. Płacono im za pracę, którą wykonywali, okowitą, rozumiesz? I to, wiesz, możemy sobie z tego dworować, ha, ha, ha. Nie, to nie było fajne, dlatego że to było otępianie celowe narodu. My mamy taką sytuację, mówisz, Polska na kozetkę, Polska na terapię, dodałeś jeszcze uzależnień. Wiesz co, gdyby chcieć do tego podejść naprawdę tak poważnie, iść za tą metaforą, to Polska się nie najgorzej ma w tym aspekcie. Natomiast generalnie Europa jest przepita. Wiesz, my naprawdę jako Europejczycy jesteśmy naprawdę, mamy wielki problem. Ale to powiem ci, żeś mi teraz tutaj zaszokował. Kurczę, to jakiś taki kompleks mamy, że wiesz, cała Europa jest taka właśnie w porządku, a my tacy pijacy jesteśmy. My jesteśmy w pełni Europejczykami. Jesteśmy czystej krwi Europejczykami. Tak samo ćpamy, tak samo chlamy, tak samo zdradzamy, tak samo robimy różne dziwne rzeczy, które naprawdę nie warto robić. Ale widzisz, to jednak, to jest wojna. To jest front. Mnóstwo ludzi zostanie z planszy zmiecionych. Statystyki, wiesz, ja jestem trochę, no też jestem wykładowcą, ja muszę się dobrze przygotowywać. Jak ktoś miałby ochotę wejść na moją stronę na Facebooku, ja tam jestem tym upierdliwcem, który tam co jakiś czas pyknie jakąś statystykę, która niestety prostuje zwoje, no bo jeżeli nagle, wiesz, okazuje się, że podaje WHO, że w przeciągu kilku lat trwania pandemii, to bodajże 2 lata to wszystko obliczono, wyliczono, że zmarło na świecie tam 3 400 000 około ludzi na COVID. Zmarło. I co z tego powodu zrobiono? Zamknięto nam świat. Ta pandemia
spowodowała to, że świat przestał funkcjonować. Pamiętamy doskonale te puste ulice, maseczki, cały czas, wiesz, moi pacjenci, którzy wychodzili do sklepu po pieczywo, mówili do żony, kochanie, wyruszam po pokarm. No prawie, że żegnali się, rozumiesz, jak, broń Boże, nie chcąc tutaj jakby tego stykać, ale uczucie było takie, jak ci, którzy w Sarajewie, w stanie wojny, wiesz, na Bałkanach, wychodzili z domu, nie wiadomo było, czy wrócili. Nigdy nie wiedziałeś, czy jak wrócisz, to nie będziesz zakażony śmiertelnym wirusem, stary. Albo czy łapanki. No wiesz, stary, to był dziwny czas, który był nie tak dawno. On był naprawdę, mamy 2024, 2021, drugim roku. Słuchaj, jechałem wtedy, pamiętam, do Polsatu, jechałem na rozmowę, kiedy już się robiło bardzo gorąco i tam z Piotrkiem Witwickim miałem mieć rozmowę na temat właśnie tego, co się dzieje. I słuchaj, jadę sobie, tam 50-solidnie letni, wiesz, po 30 podchodzący facet i w taksówce, która mnie wiozła, nagle w Polsce nie było jeszcze ani jednej ofiary śmiertelnej. I nagle, rozumiesz, ten ekranik, który w taksówkach, wiesz, teraz tak ci na twarz wchodzi, nagle jest informacja, że gdzieś tam pod Poznaniem zmarła kobieta w moim wieku. Ja mówię, no to ładnie. Jak ja, wiesz, jak ja wtedy poczułem, że o kurczę, biorą z mojej półki, bo wcześniej była narracja, że umierają tylko i wyłącznie, starsi. Słuchaj, starsi ludzie. Parkujemy wątek pandemii, ale jest wolta do alkoholu. 3 400 000 ludzi zmarło, zamknięto świat. WHO podaje, to są naprawdę wyniki badań do potwierdzenia, do sprawdzenia, ja je umieszczam również na swoich profilach tych social mediowych. 3 000 000 rocznie umiera z powodu kontaktu z alkoholem. I teraz uwaga. Nie z powodu uzależnienia od alkoholu, ponieważ można umrzeć z powodu kontaktu z alkoholem, nie będąc człowiekiem uzależnionym. Ups, o co chodzi? No tutaj odsyłam znowuż do badań opublikowanych w The Lancet, trwających 26 lat, gdzie się okazało, że możesz aktywować nieuświadamiane mutacje genetyczne w swoim organizmie, bo takowe mamy. I ta lampka wina, to piwo do kolacji, niewinne, może to pyknąć, rozumiesz, to pierwsze domino. Rozumiem, bo już chciałem dyskutować, jaki jest etap, wiesz, uzależnienia w jakim kraju, nie? Ale to nie chodzi o to, że po prostu ze względu na to, że się stale pije, tylko po prostu alkohol coś po prostu uruchamia. Tak? 26-letnie badania, największe badania na świecie, na gigantyczną skalę w 100, nie wiem, kilkudziesięciu krajach zostały przeprowadzone. Fundacja Gatesów, Melindy i Billa Gatesów to sfinansowała. I naprawdę te badania są warte pochylenia się nad nimi. Wiesz, to jest trochę jak z paradoksem Pascala, który mówi o Bogu, że jak nie wierzę w Boga, a okaże się, że istnieje, to tracę wszystko, a jak nie wierzę, a on naprawdę istnieje, no generalnie, wiesz, jest to taki trochę paradoks, więc jeżeli wiemy na temat tego alkoholu, nawet jeżeli ktoś nie ufa tak do końca tym badaniom, a nie jest alkoholikiem, i nie jest dla niego problemem, żeby nie ryzykować, to poddaje to pod rozwagę taką ewentualność, czy przypadkiem nie byłoby rozsądniej. Bywasz czasami na skanach, tych takich medycznych? Nie. No to będę cię jakby też motywował, bo jako, wiesz, sympatyczny kolega, mój rówieśnik, to warto, rozumiesz, robić sobie te skany. Ale czy ja na swoim? Jakbyś... Ja myślałem, że ty czy w internecie ludzkie skany oglądam. Nie, siebie. A tak, siebie. O, no to ty jesteś jakby poważny mężczyzna. Ja sobie... Rozumiesz, co ja pomyślałem? Jaka jest nowa tendencja? Po prostu sobie ludzie oglądają skany innych. O, to ma fajne tutaj. Nie ten kierunek. Szaleniec. Okay, skanujemy dobra, siebie. Dobra, skanujemy dobra. Siebie, sprawdzamy, rozumiesz, czy jest wszystko w porządku. Ponieważ ja to sobie robię raz na rok. Wielu lekarzy, u których bywam, zadają pytanie, którzy mnie nie znają. Czy pan pali papierosy? Standard? Standard. Okulista, taki straki czy owaki lekarz, takie pytanie zadaje. No bo to już jest jakby oczywiste, że ktoś, kto pali papierosy, trochę ma inną procedurę, inną ścieżkę, rozumiesz, badawczą. Wtedy trzeba go wnikliwiej zbadać. Tak, ale to bardzo, muszę przerwać. Nie pytają, czy pali pan papierosy albo marihuanę. I powinni pytać, dlatego człowiek mówi, że nie pali. No i co z tego, ileś dziesiąt lat paliłem? No nie co? Pytają jeszcze o picie alkoholu, a powinni. A, no tak samo. Ja się tego... A, czyli pije pan alkohol, czy po prostu, czy pan pije alkohol? Pytają na zasadzie, się, jak po prostu, że zdrowotne niebezpieczeństwo. Samo picie alkoholu, sam fakt wlewania w siebie, w
sposób tak zwany kontrolowany, tak zwany odpowiedzialny. Chętnie bym posłuchał definicji, co to znaczy odpowiedzialne, wiesz, picie alkoholu, bo te wszystkie dawki, które my tam słyszymy, 3 na 4, tam 3 dla kobiet, 4 dla mężczyzn, czy tam 2 dla kobiet, 4 dla mężczyzn, to jest kompletna fikcja, to jest kompletna bzdura. To nie istnieje. WHO dokładnie określiło, że jedyna dawka bezpieczna dla kobiety i dla mężczyzn to jest 0/0. I proszę, można to zweryfikować, sprawdzić. Te wyniki badań niestety odebrały dobry humor wielu ludziom, miłośnikom na przykład. Pewnie byś chciał mnie spytać o czerwone wino. Nie, no to jednak banał, sorry. Ale to ty zadałeś pytanie, więc odpowiedz. Jakże fajnie, że mnie o to spytałeś. No, właśnie. A drugi odpił oczywiście, ale już to mamy za sobą. Wiesz co, ja nie chcę tutaj naprawdę tej fajnej przestrzeni w tym zacnym radiu jakby odbierać, jakby zabierać wykładami naukowymi. Jak ktoś naprawdę chce zerknąć, sięgnąć do tych linków, na mojej stronie www.robertrutkowski.pl w zakładce badania zamieściłem kilka badań, które naprawdę każdy poważny człowiek powinien znać. Żeby była jasność, ja nie jestem misjonarzem. Ja się wyzbyłem pragnieniu zbawienia świata. Zauważyłem. Sam chcę być zmianą, którą pragnę dostrzec we wszechświecie. Ja od siebie zaczynam. Czyje te słowa? Nie wiem, wschód jakiś, wiesz, no, Talmud, talmudyczne. Dobre, to są jakieś talmudyczne, nie wiem, ja już pewnie jakoś przetransponowałem przez te wszystkie filtry percepcyjne. Ja od siebie zacząłem, żebyś miał jasność. Mnie się zarzuca, ale panie Robercie, ale pan ma takie naprawdę radykalne poglądy. Ja mówię, jakie nie, poglądy? Nie, zeszły. Znaczy, moim zdaniem kiedyś miałeś bardziej radykalne. Jakie radykalne poglądy? To nie są poglądy, to są fakty. Fakty, no ja tak. Tylko i wyłącznie przywołuję badania naukowe, bo ja się w tym panie Robercie, ale pan naprawdę takie radykalne fakty przywołuje tutaj. Dobra, to jest ładne. Nie, ale zaraz, bo tu jest bardzo ważne, żeby był wniosek z tego. A nuż ktoś ważny, posłuchanie, minister zdrowia, pani ministra zdrowia czy ktoś. Tak, na teraz wygląda to tak, że jedynie przy rentgenie, czy właśnie tak, przy u dentysty, czy coś, jest pytanie, czy pali pan papierosy. Tak. A ty dodajesz, że powinno być również, i to w ogóle nie czy pali, tylko papierosy, tak, nie. A nie bez jakiegoś takiego wyciągania ludzi informacji, tak, nie, po prostu. Na informacje medyczne, a nie robienie ludziom po prostu, wiesz, jakichś moralitetów. Ty mówisz, że to samo wynajdź z alkoholem. Tak, dlatego, że to nie jest, to w pewnym sensie marzę o sytuacji, kiedy ja nie będę musiał się tłumaczyć z tego, że nie piję alkoholu, tylko ktoś będzie musiał, sorry, ja piję akurat, to się napiję, nie? Dlatego tak nie, a nie, że czy takie, wiesz, dziwactwo, że ja nie piję alkoholu, tak? Bo znaczy, ja nie piję, tak? To jest takie, póki co to jest dziwactwo. To niedługo się już stanie, znaczy to się już dzieje. To się już dzieje, co po strukturze sprzedaży piwa znaczy, widać wyraźnie. Znaczy ja głęboko w to wierzę, że picie alkoholu, obojętnie w jakiej postaci, stanie się obciachem. Dlatego, że to jest dowód na swoją słabość. No, gdzieś tam nie ogłaszamy światu swoich słabości. Nie perorujemy w towarzystwie, że będziemy dzisiaj w sypialni z moją żoną uprawiać. To nie słabość, to jest coś, tym się chwalimy, ale mówię właśnie, wiesz... Ale nie mówimy o tym, że ponieważ czeka nas uniesienie seksualne z moją ślubną, więc będę brał Viagrę, bo mam problemy z pałeczką. Albo na przykład właśnie to. No nie będę uzewnętrzny. No wyobrażasz sobie taką sytuację, że ktoś to robi, rozumiesz, puka w ten, przepraszam bardzo, chciałem to ogłosić. No nie. A ludzie pijący alkohol, no niestety mogą sobie z tego sprawy nie zdawać. Ale panie Robercie, ja naprawdę nie mam problemu z alkoholem. Ja piję tylko dla towarzystwa. No. A to proszę to rozwinąć. Czyli co to znaczy? To znaczy innymi słowy, że skoro wszyscy piją w tym miejscu, to ja się boję powiedzieć, że ja mam klienta 50+, który przychodzi do mnie, ma naprawdę potężną firmę i on mówi, panie Robercie, ja się nie mogę nie napić, bo oni mnie po prostu potraktują jako kogoś podejrzanego. To jest to, w nim to siedzi, że tak jest. Ale o czym to świadczy? Że ktoś ma pewne problemy komunikacyjne, tak. Ma problemy akceptacyjne, ma może fobię społeczną. Fobię, to przede wszystkim fobia. To są, znaczy, bo to są kwestie on diagnostyczne. On chodzi ze swoim podejściem, ładuje w nich. Tak? Piłem teraz na Sylwestra, który niedawno miał miejsce, kupiłem sobie wino portugalskie. Bezalkoholowe? Chardonnay, no wiadomo, że bezalkoholowe. Jest, nie wiadomo. Wiesz, ja...
nie piję alkoholu od ponad 10 lat, od czasu jak tymi badaniami się zacząłem interesować. Mówię, Jezus Maria, no po co ja mam w ogóle wlewać w siebie, rozumiesz, coś, co mi może zaryzykować jakimś tam, wiesz, nowotworem, nie wiem, prostaty, krtani i tak dalej. A już byłem wtedy, wiesz, pod 50. Teraz jestem już mężczyzną 60-letnim, więc wybrałem taką opcję, żeby, rozumiesz, nie zabierać czasu lekarzom. Nie jestem zainteresowany. Ja nie chcę, słuchaj, nie wiem, czy twoi rodzice żyją, moi oboje nie żyją. Ja jestem, już można powiedzieć, całkowicie wolny od kontaktu z moimi rodzicami. Ojciec dużo wcześniej zmarł. Matka zmarła po rocznej gehennie parkinsonowskiej. Ktoś, kto miał rodzica parkinsonowca, wie, o czym mówię. Ten schodek parkinsonowski, to, że geriatrii w Polsce nie ma, to jest też, ci co wiedzą, mając starszych rodziców, że to jest dramat w Polsce. Ja spędziłem wiele, wiele dni, wiele godzin na SOR-ach z umierającą matką. Nie mam rodzeństwa, jestem jedynakiem, który musiał i chciał de facto się tym zajmować, pomagać mojej mamie. Słuchaj, mój rekord to jest 12 godzin na SOR-ze. To się mniej więcej tak rozkładało na 7 godzin, 8. Przy rekordzie to było 12 godzin z matką, no, w strasznym stanie, ale uwaga, nie umierającą. Rozumiesz, bo ona, wiesz, traciła kontakt, ona była po tym schodku parkinsonowskim i ciągle coś tam się działo z tymi funkcjami psychomotorycznymi, ona się przewracała, poobijała się, ale wiesz, siedziała, wiesz, na tym wózeczku, na tym sorze, a ja siedziałem razem z nią, prosiłem mojego dorosłego syna, żeby przyjechał i mnie trochę wsparł, kupił nam, nie wiem, wodę, jakieś kanapki. Czemu o tym mówię z taką emfazą? Dlatego, że kto w pierwszej kolejności był obsługiwany na tych sorach? Zgadnij. A oczywiście, że wiem. Znasz historię. Tak. Słuchaj. Wzięty z przystanku. Wygooglujcie sobie opowieści ratowników medycznych, których kurwica bierze za to, co się dzieje na SOR-ach. Ponieważ jest... To jest w ogóle symbol SOR-u, taki pijaczek. To jest... Znaczy, ja, dopóki mi sił starczy, dopóki będę miał argumenty i będę naprawdę chciał się w to bawić, albo ktoś mnie nie odstrzeli, będę... walczył o to, żeby zmniejszyć konsumpcję alkoholu, chociażby przez regulacje nocne, żeby na przykład w nocy nie pito, nie kupowano w ilościach nieprawdopodobnych. Ja naprawdę nie znam, Paweł, jesteśmy obaj mieszkańcami Warszawy i to bardzo fajnych miejsc. Ja bym chciał moją żonę i może synka wziąć, rozumiesz, na spacer o północy, nie wiem, bulwarami warszawskimi, nadwiślańskimi. Czy jest to możliwe w tej chwili? No nie. To, co się dzieje na bulwarach, to naprawdę woła o pomstę do nieba. To jest jedna wielka menelownia, rozumiesz? Ale są tam punkty sprzedaży? Słuchaj, no ja już pomijam punkty sprzedaży, rozumiesz, tego wyszynku. Nie, ja rano wiem, jak jadę biegać, to ile małpek po prostu tam jest. Słuchaj, chodzi o to, że jak ktoś chce pić, to niech sobie kupuje alkohol w knajpach. Niech idzie do knajpy, posiedzi w knajpie. Uważam, że powinien być nocny zakaz, prohibicja tak zwana nocna, od 22 do 6 rano. Jak Kraków to wprowadził Wrocław. Wiesz, co się wydarzyło? To są normalne jakby wyniki jakby ujawniane w mediach. O połowę spadła ilość interwencji na SOR-ach. Tacy ludzie, którzy jadą ze swoją matką, swoją żoną, ze swoim, nie wiem, przyjacielem, który, nie wiem, potrzebuje pilnej pomocy medycznej, on już nie czeka, bo trzeba ratować, rozumiesz, jednemu, drugiemu, trzeciemu, który, wiesz, jest, nie wiem, z nożem w głowie, w brzuchu, po awanturze pijackiej. No to jest straszne. Ale ale jeśli chodzi o Kraków, no to też... na pijakach z Anglii, wiesz, no nieźle miasto żyło, wiesz, i to, że się zdecydowało jednak na to... Ekonomia? Sobie. Proszę bardzo, ten argument często pada. No ale panie Robercie, tu chodzi o pieniądze. No. Nieprawda. Tu chodzi o pieniądze, żeby państwo na tym zarabia. No więc nie do końca. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której już nie ma, nie wiem, czy wiesz, została rozwiązana. Czy PiS, powiedzmy. Została rozwiązana, ponieważ no, stwierdzono, że trzeba to ujednolicić, zmienić nazwę i teraz to jest jakby zupełnie inna struktura, gdzie tak naprawdę... oni teraz się nazywają Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Prawdopodobnie z tego, co ja dobrze pamiętam. Bardzo mi się nie podoba, że tam wrzucono słowo uzależnienie, dlatego że to tak. Jakby utwierdza tę absurdalną tezę, że problem z alkoholem się zaczyna, wiesz kiedy? Kiedy się od niego uzależnimy. Tak. Czyli jest jakaś mityczna granica, po przekroczeniu której
alkohol staje się trucizną, jest niebezpieczny, ale przed tą granicą jest wodą naturalną, mineralną, prozdrowotną. Bylebyś ten pieprzony, cholerny umiar zachował. Ale magia. Panie Robercie, mi nawet się film nie urwał. Nigdy w życiu, ja tylko raz w tygodniu sobie dziabnę. Tylko w sobotę normalnie. No. Badanie numer 3 na stronie Roberta Rutkowskiego w zakładce badania o tym, ile czasu móc potrzebuje, żeby dojść do równowagi po wypiciu jednej lampki dzisiaj wieczorem do kolacji. Mówi się o 6 tygodniach trwania dalej uszkodzeń. A właśnie, te lampki, czyli to czerwone wino, o którym mówiliśmy, no to ja ci powiem, że więcej znam osób, mówię tu osoba, dotyczy to obu płci, zauważmy, więcej znam osób, które się uzależniły od alkoholu winem niż wódką. Ja po prostu mam to wśród znajomych i to były w dużej mierze panie. Proszę pana, in vino veritas, kultura śródziemnomorska. Co pan tu pieprzy, panie Rutkowski? Weź pan się, kurczę, puknij w głowę. Pan to w ogóle jest wariat. Pan w ogóle stygmatyzuje osoby pijące w sposób kontrolowany i odpowiedzialny. Wódą się pan zajmie. Słuchaj, i cukrem najlepiej, jeszcze tak, dodatkowo. Tak. Odczep się pan od winka i od piwka. Tak. Ja ci zacytowałem wpis na moim profilu, tam gdzie miałem, wiesz, pineskę z moim gabinetem. Słuchaj, ja już w końcu ten profil zamknąłem, rozumiesz, bo nagle mi zaczęli ludzie, wiesz, wiesz, pakować negatywy, w ogóle których na oczy nie widziałem. Więc, wiesz, gość ocenia moje kompetencje profesjonalisty, wiesz, psychoterapeuty, który nawet w moim gabinecie nie był, bo mu się nie spodobała moja wypowiedź. Mało tego, oczywiście to jest, ponieważ miałeś tutaj śpiewaka też, z tego co mówiłeś, Janka miałeś, my się z Jankiem znamy. Wiesz, jaki jest ulubiony argument adwersarzy, bo ja też u Janka byłem w rozmowie i tam razem mamy taki punkt styczności, wiesz, ze śpiewakiem. Obaj uznajemy, że trzeba coś zrobić, rozumiesz? Zresztą teraz będziecie mieć 13 jakieś spotkanie, tak? Znaczy na tym SGH-u jest. Tak. Jest sprawie... ja jestem na SGH-u 13, natomiast ja z Jankiem mamy spotkanie związane właśnie z tą ciszą nocną. Wiesz, czemu ja zaproponowałem Jankowi, żeby nie pamiętasz, kiedy to jest? 18. 18 naprawdę warto wejść na mojego Facebooka i pojawić się. Jeżeli ktoś naprawdę ma dosyć obawiania się przejścia w nocy przez ulice miasta, ponieważ są tabuny pijanych ludzi, którzy naprawdę nie są przyjaźnie nastawieni, to warto, żeby się pojawił i żebyśmy poszli w ślady Wrocławia, Krakowa, gdzie wprowadzono, mówi się o prohibicji. Ja mówię, wiesz co, Janek, nie używajmy słowa prohibicja. Bo ja wiem, ludzie wykształceni wiedzą o tym, że prohibicja nie oznacza tylko całkowitego zakazu. Natomiast 99% ludzi uważa, że prohibicja to jest całkowity zakaz. I dlaczego tak media również podchwyciły tę narrację prohibicyjną? Bo to się lepiej fonetycznie, rozumiesz, składa. To jest takie bardziej nośne. To jest taki zakaz. My, jaka prohibicja? My tu kraj, wiesz, husaria, wiesz, wolnościowcy, szabelka. Nikt nam nie będzie niczego zabraniał. Więc zaproponowałem Jankowi, wiesz co, nazwijmy to alkoholowa cisza nocna. Świetnie, świetnie. I prawdziwa, bo jak wiele osób mieszka po prostu koło takich, wiesz, syfowych miejsc, gdzie się pijaczkowie spotykają i to szkło właśnie i wrzaski i tak dalej. U mnie na bardzo eleganckim Powiślu, jak wracają, wiesz, teraz mecze, nie wiem czemu są 23 zamiast jakoś 18 w dawnych czasach, pewnie ze względu na godziny reklam w telewizji. Tak, dokładnie. Ale po prostu te powroty i później tak siedzą i wiesz, i druga w nocy i też szkło i słychać, to ja bym chciał mieć ciszę nocną. Ja bym chciał mieć alkoholową ciszę nocną, dokładnie, rozumiesz? Także to jest świetna nazwa. Jak ktoś naprawdę by chciał swój głos, nawet swoją obecnością, nic nie musi mówić, niech przyjdzie, pokaże siebie, że Warszawa jest zainteresowana wprowadzeniem tej ciszy alkoholowej nocnej, co naprawdę bardzo znacząco zmniejsza konsumpcję. Ja powiem tak trochę z grubej rury. Ja dostaję mnóstwo maili, mnóstwo, naprawdę dziesiątki. Wybaczcie, ci, którzy piszą, że ja nie jestem w stanie na wszystkie w odpowiednim czasie odpisać, ale mam też pracę, która jest dla mnie bardzo ważna, moich pacjentów w gabinecie. A później mam rodzinę i też z nimi chcę spędzić trochę czasu. I wyjazdy, i spotkania w korporacjach, i spotkania na uniwersytetach. No nie wiem, jak się rozdwajasz. Jakoś się udaje, wiesz, dbam o siebie, więc gdzieś tam tych sił brakuje. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że ważnym tym czynnikiem, takim najważniejszym jest to, żeby jednak dać głos. Żeby pamiętać o tym, że tu nie chodzi o zakaz, tu nie chodzi o prohibicję sensu stricto, tu chodzi o regulację. Ja naprawdę nie jestem misjonarzem. Ja nie chcę, wiesz,
jakby nawoływać, żeby, nie wiem, palić stacje benzynowe, punkty dystrybucji etanolu. Wiesz, jak jechałem dzisiaj do ciebie tutaj taksóweczką, tak, stać mnie na taksówkę, słuchaj, to się śmieję. Pamiętasz czas, kiedy taksówka była uosobieniem w ogóle dobrobytu? Taryfa. Ty wiesz, że w tej chwili normalnie oni nie mają zmiany tych współczynników od 20 lat, stary. Tyle, ile płaciłeś za taksówkę lat temu 20, tyle płacisz w tej chwili, stary. To jest niezła akcja. To taka dygresja. I obserwuję Warszawę, ponieważ ja przeważnie jak jeżdżę przez miasto, to jeżdżę teraz na rowerze albo własnym samochodem i nie mam czasu, wiesz, na obserwację tego, co się dzieje dookoła. A jak jadę na przykład na takie spotkanie wieczorem, to sobie siedzę w taksówce i obserwuję miasto. I wiesz, co ja po drodze widzę? Wiem, sklepy, stary. Planeta alkoholi, alkohol 24. To też, ale oprócz tego, na każdym kroku jest kebab, na każdym kroku jest apteka i na każdym kroku jest punkt dystrybucji etanolu, stary. To jest tak symptomatyczne. Kojarzysz? Co? A, no tak. Ja celowo mówię o alkoholu etanol. A wiesz, dlaczego mówię etanol? No. Dlatego, że alkohol brzmi w takim potocznym jest rozumieniu popkulturowe. Jak kompot, wiesz. Jest popkulturowe. Nie, punkt dystrybucji alkoholu to naprawdę... Etanolu. Punkt dystrybucji etanolu. A z czym ci się kojarzy punkt dystrybucyjny etanolu? No z jakąś, nie wiem, z jakąś zarazą. Ale ty to znasz. Jesteś z pokolenia, które musi to znać. Dlatego, że facet jeszcze na twoim poziomie... A, wiem co, tak, Lugola płyn. To też, ale jeszcze wcześniej powstała książka George'a Orwella, rok 1984. Pamiętasz Dzień Zwycięstwa, Victory Gin? Wchodzisz do podziemia, gdzie rozumiesz, w dziurze w ścianie metalowy kubek, wiesz, jest ci podawany z płynem o smaku kwasu azotowego. Cytuję Orwella, stary. Wypijasz go, odór jest tak potworny, tak niemożliwy do wytrzymania, że musisz go przetrzymać, żeby nie zwymiotować tej treści, ale po chwili przychodzi ten moment otępienia i takiego rozluźnienia. Słuchaj, przecież to jest opis picia wódki. I wiesz, tutaj jest takie teraz pytanie, które się pojawia. Jak to jest możliwe, że przez tyle tysięcy lat, setek lat, płyn ma taki silny immunitet moralny, prawny, kulturowy i, uwaga, religijny, że ten płyn, który śmierdzi, który smak wywołuje odruch wymiotny, dodatkowo jeszcze nim podnosimy go do góry i mówimy jakieś absurdalne na zdrowie, stary. Nie, jeszcze podnosimy i jest to całkowite sakrum. Słuchaj, ale... No, mówię o teraz o podniesieniu, tak? Tak, w ten sposób, prawie że w ten sposób. Ksiądz podnosi nie prawie, hostię. Ale nie hostię, tylko wino w kielichu. No, wiesz co, ja nie wiem, ile mamy czasu, ale... No jeszcze 25 minut mamy. Ja ci powiem wprost. A ja mam tyle pytań, kurczę. Ja jestem facet, który był wychowany w rodzinie katolickiej. Wiesz, chrześcijaństwo mi jest bliskie. Mhm. Ja miałem oczywiście okres buntu, ja nigdy nie byłem kościółkowy, ale ja na religię chodziłem do parafii. Tak, drodzy młodzi widzowie, kiedyś nie chodziło się na religię do szkoły. Tylko... Największą krzywdę, jaką zrobiono katolicyzmowi, to wprowadzono religię do szkół. Tak. I to jest również zdanie księży, którzy się boją to publicznie mówić, ponieważ to jest narzucenie pewnej rzeczy. To się zaczęło. To się zaczęło. I to jest słabe. I to powinno naprawdę wrócić do parafii. Ja jakby wyniosłem chrześcijaństwo z domu rodzinnego i ja nie umiem nie wierzyć. To jest część mojej kultury. A poza tym też jesteśmy z tego samego pokolenia, gdzie się chodziło, rozumiesz, ja pierwszy raz oglądałem niektóre filmy fabularne. No tak, na pokazach w kościele. Tak. W kościele. Spotkania opozycyjne, słuchaj. Tak. Słuchaj, to było naprawdę niesamowite. Kościół spełniał bardzo fajną rolę, ale już nie chcę tutaj panów jakby, wiesz, piać na ten temat. Ja niesamowitą konfuzję odczułem, no rozdarcie, żeby już mówić bardziej przaśnym językiem, wewnętrzne pęknięcie. Rozjebało mnie. O, no nareszcie powiedział to. Tak. Taką niezwykłą konfuzję, rozdarcie, pęknięcie, rozjebało mnie. No. Marek Piwowski, Korkociąg. Mocna pozycja. Mocna. Jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to ja spadłem z krzesła, a zobaczyłem to na pokazie, słuchaj, właśnie w kościele, w parafii. Tutaj na Woli gdzieś daleko. To jest jakoś początku 70-tych lat, tak? Wiesz co, to jest potworny film. Tam umierają mężczyźni na delirium tremens. To jest umieranie u ludzi, którym
po prostu oni już nie wrócą nigdy, bo umrą, albo będą mieli trwałe już organiczne uszkodzenia mózgu do końca swojego życia. Słuchaj, film jest porażający. I dlaczego ja go przywołuję? Bo ja, kiedy po iluś tam latach ponownie go sobie obejrzałem, byłem już tym początkującym terapeutą, zrobiłem specjalizację, skończyłem studia, zacząłem być człowiekiem wykształconym, łączącym kropki. Mhm. Mózg mi się zregenerował po tych, rozumiesz, narkotykowych wariactwach. Ja nagle mówię, rany boskie. Ale jak to? To substancja, która zabija ludzi, która prowadzi do szaleństwa, która powoduje, że facet we Włocławku bierze siekierę i morduje 4-letnią dziewczynkę, bo widzi w niej szatana z uszkodzeniem mózgu. I możemy teraz znowu, żeby epatować oczywiście przemocą, przytoczyć Kamilka z Częstochowy, przytoczyć tego nieszczęsnego chłopca z Poznania, gdzie, rozumiesz, człowiek z uszkodzonym mózgiem po kontakcie z etanolem zabija, rozumiesz, nożem na ulicy dziecko, które, kurwa mać, spokojnie idzie na spacer z przedszkolem. Wiesz co? Ja mam bo on widział w nim diabła. Stary, to jest po prostu aniołek. Obłęd. Pan aniołek. To jest obłęd. To jest stary obłęd. I ta substancja jest, ja już pomijam, że legalna, bo legalna była, jest i będzie, ale ona jest 24H, stary, rozumiesz? Szwedzi dawno się zorientowali i Skandynawia, że to jest ciężki narkotyk. Wiesz, spytałem się na jednym z podcastów ostatnio, takim nawet dość popularnym, dziennikarza, który ze mną rozmawiał, czy on uważa, że alkohol jest narkotykiem. On tak się spojrzał na mnie, jak to narkotykiem? Nie, no nie jest. No to dociekam, to proszę powiedzieć, dlaczego nie jest? No i cisza. Bo jest. No jest. Tylko, że niestety niekulturowo i nieprawnie. Natomiast medycznie, jak większość narkotyków, jak kokaina, jak heroina, jak inne substancje psychoaktywne, również etanol działa na układ dopaminergiczny i na serotoninergiczny, stymulując wydzielanie tych neurohormonów. Słuchaj, działanie jest identyczne. Oczywiście różni się, tam są niuanse, ale generalnie dlaczego my alkoholu nie traktujemy jako narkotyk? Ponieważ nie jest to kulturowo zaakceptowane. A wiesz dlaczego? Znasz odpowiedź na to pytanie, Paweł? Moją znam. Dlatego, że... ale to się zdziwisz. Dlatego, że poza, wiesz, Monarem i tak dalej, w Polsce nigdy nie było narkotyków w szerokiej kulturze pojętej i one były złem... całkowitym takim, uwierz, wymyślonym, a to była nasza wódeczka, rozumiesz? I w związku z tym nikt nie połączy naszej wódeczki z tym, co zawsze było, tego naszego aniołeczka nikt nie połączy z diabełkiem, rozumiesz? Czy to nie kojarzy ci się, rozumiesz, z taką wioską, gdzie jest, jak to w każdej wiosce, głupek? I po tej wiosce chodzi głupek, który się, nie wiem, publicznie onanizuje, nie wiem, wypróżnia, który zachowuje się skandalicznie, ale on jest naszym głupkiem tak, i tak. Waran wam... Czyli zgadzasz się ze mną, tak? Absolutnie tak. To jest nasz wioskowy głupek, rozumiesz? Tak. To jest ten upośledzony narkotyk. Wiesz, kiedyś był jeden z moich pacjentów, bardzo młody mężczyzna, który to jest rzadko, żeby młodzi mężczyźni chcieli, wiesz, odstawić alkohol. Miał 28 albo 29 lat. On mówi, Robert, ja miałem takie wrażenie, jak wlewam w siebie wódkę, jakbym wlewał w siebie chorobę psychiczną. I słuchaj, to mi tak zostało po tylu latach, to było ze 20 lat temu, wlewanie tej choroby psychicznej. I teraz wróćmy do tego, rozumiesz, podniesienia do tego, co księża robią. Dlatego, że ja będąc jako ta osoba związana z chrześcijaństwem, wolę mówić o chrześcijaństwie niż o katolicyzmie, bo chrześcijaństwo mi jest bliższe. Ja zacząłem odczuwać właśnie te takie, wiesz, wewnętrzne, jak to powiedziałeś? Dysonans. Lubię z tym gościem rozmawiać. Fajny facet z tego sito jest. I słuchaj, ja mówię, ale zaraz jak to jest? To tutaj gdzieś występuje postać, która została ukrzyżowana. Ktoś, kto był uosobieniem dobra, czystości, który poświęcił życie za nas i co, on zamienił wodę w truciznę? No, słuchaj, mnie się to zaczęło przestawać kleić. Chyba to powinno być, że zatrudnił truciznę w wodę. To tak powinno być. No, nie? Dzisiaj do mnie zadzwonił mój kolega. Że z kanalizacji coś leciało, a Jezus z XXI wieku po prostu robi pstryk i pyszna, czysta woda, tak jak dzisiaj jest w Warszawie. Z Jarkiem, z moim przyjacielem, naszym rówieśnikiem, naszego pokolenia, który powiedział, wiesz co, skoro Jezus zamienił wodę w wino, to nie dziwnego, że później u tych, którzy korzystają z tego produktu, ten produkt, to wino, zamienia mózg w wodę. I to jest ten proces, odwrotny. Nie, Jezus zamienił wodę w wino, a później to już tak... Jezu!
O Jezu. Tak. Ale teraz bądźmy przez chwilę poważni. Słuchaj, wiesz, ja poświęciłem kilka lat ostatnich kilka lat życia między innymi na to, żeby przeanalizować cud w Kanie Galilejskiej. I ponieważ jestem dłupkiem, więc sięgnąłem do starodruków, sięgnąłem do... Dłupkiem, proszę Państwa, dłupkiem, a nie wioskowym głupkiem. To jest, bo ja tak słucham, co ty mówisz, jestem głupkiem? No, nie, no może trochę, ale daj spokój. No nie, tak, tak, bywam głupkiem. Bywam głupkiem wtedy, kiedy na przykład czasami się kłócę bezsensownie z moją żoną, zapominając o tym, że mieszkam z aniołem, który znosi takiego głupka jak ja. Tak, albo że to nic nie da. No. Że to nic nie da. Nie warto się... kłócić warto. Może kiedyś zrobimy odcinek, słuchaj, o relacjach partnerskich. Jezu, taką mam śmieszną anegdotę z związaną. Muszę ci powiedzieć to. Przerywam. Zapisujemy Kana Galilejska. Dobrze. Mianowicie właśnie z moją żoną, bardzo wspaniałą i kochaną. No, cały czas właśnie jakoś no, były te kłótnie i krzyki i wiesz, i ja nie chciałem tak żyć. I było tak coś takiego, że Marta tak właściwie potem, no wiesz, i wychodziła i z tego, a we mnie to cały dzień buzowało po prostu, rozumiesz? Ja nie chciałem do tego doprowadzać, ponieważ we mnie to, miałem stracony dzień jakby, nie? Żona, dodam, jest terapeutką również. No i słuchaj, lekarka moja powiedziała, że to poradziłaby tą mediację. Nie mediację, tylko terapię małżeństwa, terapię par. Tak. No i poszliśmy na terapię par. Dla mnie to było najistotniejsze, że ja będę mógł po prostu przy kimś powiedzieć to, co zawsze chciałem powiedzieć i zrobić, no i co? Słyszała pani? Rozumiesz? Wygrać. O to chodzi. Tak. Chciałeś wygrać. Knockout. Cicho, nie. Chodziło mi o to, że to wszystko się wiesz. I ona mówi, że tak, no ja mam taką zasadę, że trzy terapie robimy takie mniej więcej orientujące się o co chodzi i potem cóż ustawiamy, jak to będzie dalej, nie? A ja mówię, no dobra, to wychodzimy. Ja mówię, dobrze, to co, może umówimy się już od razu następne. A Marta mówi, nie, najpierw jeszcze zobaczymy kalendarz w domu i tam później się umówimy. I przyjechaliśmy do domu. Ale o co chodzi? Wiesz co, no nie spodobała mi się ona za bardzo. Ale nie, dobre było. Nie, wiesz co, poczekajmy jeszcze. Od tego czasu jest cudnie. Jest po prostu absolutnie cudnie. Mam żadnych nerwów, wielka to do siebie tolerancja i tak dalej. Zrozumienie, że po co. Wiemy, co nastąpi przecież tak czy inaczej. Wiesz, że teraz użyłeś słowa, który jest świętym gralem a propos komunikacji? Po co? To po co? To powinno być wygrawerowane wszędzie, wyryte. Dlatego, że każdy, kto się chce napić, nie wiem, naćpać, pójść do burdelu, niech sobie zada najpierw pytanie, tak. Po co? Mhm. W jakim to jest celu? I teraz, ponieważ to są relacje mąż-żona, jeżeli my chcemy wygrać w takim konflikcie, mieszkając jakby z naszą partnerką, pragnę jej udowodnić. Mało tego, zatrudnię jeszcze człowieka z zewnątrz, który jej udowodni, że to ja mam rację. No to de facto ma miejsce, jak do mnie również pary przychodzą. Słuchaj, to jest najgłupszy pomysł. Dlatego, że jeżeli chcesz wygrać z kimś, z kim mieszkasz, to załóżmy, że wygrasz. I będziesz mieszkał z kim? Z pokonaniem. Z kimś, kto przegrał. Mhm. Przegwizdane. Mhm. Naprawdę tak. Przegwizdane. Nie chciałem tak. Dobra, ale dziękuję, że mi to powiedziałeś, że wyciągnąłeś to po co ze mnie. Bardzo. Czyli mamy, wiesz, po coś ta historia była. Wiesz, kiedy terapia jest skuteczna? No. Kiedy potrafisz o niej publicznie opowiedzieć. Więc naprawdę gratuluję ci tego, bo coraz więcej ludzi nie traktuje terapii, że nie przemyka się, rozumiesz, do gabinetu pokątnie, jak do agencji towarzyskiej. Wiesz, ja często pytam się moich pacjentów, no mamy, wiesz, chłopaków młodszych w naszym wieku, którzy mają ten taki napęd jakiś, wiesz, irracjonalny, że mają wspaniałą kobietę, mają cudowne dzieci, rozumiesz, no i wiesz, jadą z tego swojego biura i wstępują na chwileczkę, rozumiesz, na szybki, orgastyczny jakiś tam numerek z jakąś, nie wiem, lolitką. Tak. I ja zawsze, ja wtedy zadaję pytanie, ale ja się nie pytam, co czułeś wcześniej, bo ja wiem, co on czuł. Odcięcie od rozumu. Żeby się skupił na tym, jakie były w nim emocje post factum. I jest pytanie, jak się czułeś po? Słuchaj, wszyscy ci faceci w różnym wieku to samo mówią. Dobra, teraz kupujesz ode mnie, ja powiedziałem ci, że jest... Nie, ty zacząłeś, że jestem dobrym kopierterem, a ja ci to potwierdziłem.
Po co? Znak zapytania. I drugie pytanie. Co po? Dobra. Kurde, czemu jak ze zębami chodzi? O, udało tak się, skleiła się. Słuchaj, co? No. Tak. Po tak. Co, a potem co po? Co po? No co po, ale ja ci powiem, co jest co po. Bo ci mężczyźni, co mi później mówią, że on wraca do domu, wiesz, czasami się widzę, łza wokół zakręciła, że on wraca do domu i po pracy już nie bierze prusznica, który trwa 15 minut, tylko rozumiesz, 40 minut, żeby zmyć z siebie ten brud. Ten brud oblepia. Tak. Ten brud naprawdę oblepia. I widzisz, to poszedł do brudnej. No. To jest ta nieczystość. Tak. To jest to kłamstwo. Tak. Znaczy, znowu wróćmy do alkoholu, bo to też chyba ci o to trochę chodziło. Słuchaj, alkohol jest oszustwem. Mhm. On kłamie. Ty nie jesteś taki, jakim ci się wydaje, że jesteś po wypiciu tego alkoholu. Nawet ci, którzy w twoim towarzystwie widzą ciebie takiego uśmiechniętego, radosnego, to jest całkowita fantasmagoria. Kłamie na każdym odcinku. Kłamie w reklamie, że jest, wiesz, jest tak fajnie. Kłamie w niebezpieczeństwa, tak? Kłamie, że piwo, kłamie, że to nie jest alkohol. Alkohol kłamie, że to nie jest narkotyk. No to jest największe, to jest najbardziej marketingowe kłamstwo, jakie może być po prostu. No. Jak wyjdę od ciebie i będę jechał taksówką do mojej ukochanej żony, mojego wspaniałego synka, ponieważ ja mam dorosłego syna, to ja to muszę tutaj taki zrobić małą, tą, żeby też ludzie zobaczyli, że naprawdę pokręcony ten gość jest, który u ciebie dzisiaj tutaj siedzi. Słuchaj, ja mam syna dorosłego, który ma syna swojego, mhm. Czyli ja jestem dziadkiem. A jednocześnie jestem ojcem, tak. Który ma syna, który jest młodszy od mojego wnuka. Ciekawy kwi pro quo, które mnie bawi, ale też niesamowicie cieszy, ponieważ ja nie potrafiłem odrobić dzieciństwa mojego dorosłego syna, kiedy była ku temu odpowiednia chwila i ja trochę to spieprzyłem. Ale tak się los potoczył, że dzięki kobiecie, która mi teraz towarzyszy, ja ponownie przeżywam niejako drugą młodość, będąc ponownie ojcem, który już postanowił tego nie zepsuć. I ja każdą wolną chwilę spędzam teraz. Dlatego ci, którzy próbują się też do mnie dobić do gabinetu, chcąc się ze mną spotkać, napotykają, wiesz, moją asystentkę, która ich odbija za tam, nie wiem, za pół roku, bo ja skracam czas pracy, bo ja wiem jedno, Rafał ma w tej chwili 6 lat, w przyszłym roku idzie do szkoły, będzie miał 7 lat, to ma termin ważności, słuchaj. Dlatego, że on za... Ja daję sobie mniej więcej jeszcze 5-6 lat. On jeszcze będzie chciał przez 5-6 lat z ojcem rozmawiać. Mhm. Po przyjściu z przedszkola powiedzieć tato, 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 tato. A co przychodzą do mnie, rozumiesz? Opowiedz nam o tym, co poczułeś, drogi Pawle. To samo, co ty, jak w sprawie relacji z ojcem. No, kiedyś może zróbmy o ojcach swój odcinek i sobie pogadamy, stary. No. Bo ja długo mogę o moim ojcu opowiadać. To, że ja teraz wiem, jakie błędy mógłbym popełnić, a staram się ich nie popełniać, jest wynikiem właśnie tego łomotu, który dostałem, wiesz, w swojej młodości. Nie ma w życiu porażek. Są tylko informacje zwrotne, są tylko błędy, które warto jest zauważyć, ale wiesz, my sami czasami nie zauważamy tych błędów. Mnie się często też pytają, dlaczego ja tak ciepło mówię w różnych wywiadach o kobietach. Dlatego, że... Nie jest to jakieś coś bardzo dziwacznego. No. Ale ja to trochę już, wiesz, ociosałem od seksualności. Mają kobiety jeszcze inne pozytywy niż piękne seksualizm. Kobiety ratują świat. Dokładnie. Kobiety ratują świat, dlatego że większość moich pacjentów, mężczyzn, jest u mnie dzięki ich partnerkom. Bardzo często przychodzą do mnie, mówiąc wprost, panie Robercie, ja tu jestem, dlatego że mi kazała przyjść. Kazała mi przyjść. Bo kobiety są jak nietoperze. Wychwytują infradźwięki. Mhm. To jest trochę, rozumiesz, jak wyczuwamy zagrożenie, zanim ono się pojawi. Jak ptaki, rozumiesz, wzlatują do nieba, jak płonie las, kiedy jeszcze my tego nie wiemy. I to, kobiety mają to trochę tak genetycznie uwarunkowane, dlatego że, wiesz, 1000 lat temu, czy nie wiem, 20 000 lat temu, siła fizyczna miała znaczenie, prawda? No. Kobiety były dużo słabsze fizycznie. A mężczyzna właśnie wracał z mamutów. I żeby przetrwać, kobiety musiały wypracować sobie na przestrzeni tych lat
Pyszna woda. Pyszna. To jest woda z kranu i właśnie chciałem to właśnie powiedzieć, że w Warszawie mamy tą super sytuację, że można się napić wody z kranu. Mamy wodę z Alp. Bo wiesz, o co chodzi, że jeśli wódka, jak rozumiem, kosztuje w dalszym ciągu 23 zł, czy coś poniżej 30, tak? No chyba tak nie, jest. Nie wiem, ty się mnie nie pytaj. Nie mam pojęcia. Wiem, że wkurzająco tanio, a butelka kosztuje 7 zł zwykłej wody, no to coś jest tutaj nie tak, rozumiesz? Więc po prostu nie ma co kupować tych plastikowych wód, targać do mieszkania i tak dalej, tylko dbać o to, żeby władze u was, gdzie mieszkacie, po prostu, żeby picie, w ogóle słowo picie nie oznaczało tylko alkoholu. Jest co to za jakaś aneksja słowa po prostu. Aneksja, tak. Takie bardzo pisowskie to jest. Semantyka... Pokradli nam słowa po prostu, a to słowo zostało określone przed pisem. Semantyka lingwistyczna, cała ta formuła, wiesz, jakby językowa ma cholerne znaczenie. Dlatego moim pacjentom mówię, nie nazywaj tego gówno alkoholem, tylko etanolem. Mhm. Bądź precyzyjny. Ale mówię o piciu, mówi bardzo dużo specjalistów od alkoholu. Picie nazywają to, wiesz. To się wgryzło. To jest moim zdaniem duży błąd. To przeniknęło i warto również odczarowywać słowa. Ale domknijmy wątek kobiet, tak. Dlatego że one wypracowały niestety w sobie, znaczy stety, dla nas jakby stety, wypracowały w sobie bardzo silny instynkt samozachowawczy, ponieważ były słabsze fizycznie, więc nauczyły się w trudnych warunkach funkcjonować, prawda? I kobiety wyczuwają dużo szybciej zagrożenie. Jeżeli kobieta mówi swojemu partnerowi, że jest źle, pijesz za dużo, aczkolwiek wiemy obaj, że zawsze jest za dużo alkoholu, nawet jak to jest jedna lampka do kolacji, bo te badania są naprawdę bezwzględne. One są bezwzględne, te badania, one naprawdę mówią wszystko na temat alkoholu. To warto swojej partnerki posłuchać, warto uwzględnić jej troskę o nas, żeby jakby też być naprzeciw jej obawom, jej lękom. Bo kobieta, dopóki zadaje pytania, dopóki się irytuje, to znaczy, że jeszcze jej zależy. Najgorszy dla mężczyzny jest moment wtedy, kiedy ona przestaje się denerwować, kiedy zobojętnieje. Obojętność to jest naprawdę wyrok śmierci na związek. I wróćmy jeszcze do tego wina. Bo wspomniałem ci o tym, że zaczęło mnie to irytować, dziwić, smucić to, że Jezus zamienił wodę w truciznę. Tak, właśnie miałem się dać. I zacząłem, rozumiesz, drążyć źródła i na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat dotarłem do wielu ciekawych materiałów i jest to bardzo mocno opisane w mojej książce, która niedawno skończona, za chwilę będzie wydana, gdzie opisałem dokładnie całą tę drogę pozyskiwania tej wiedzy. Bo punktem wyjścia, co jest? Punktem wyjścia jest to, że my pod słowem winum po łacinie rozumiemy wino. 12%. Dokładnie. To jest wino. 10,5-11, tak. Natomiast jak sięgniesz pamięcią do tych właśnie... Do tej starożytności, jeszcze długo przed powstaniem Biblii, czyli dawniej niż 2000 lat, okazuje się, że w tamtych czasach, na to są potwierdzone badania, polisemia nazywa się ta nauka, która wieloznacznością słów się zajmuje, polisemia, i tam jest wyraźnie napisane, że w tych źródłach, że w tamtych czasach słowo oinos po grecku, oznaczające wino, słowo jain po hebrajsku oznaczające wino było dwuznaczne i słowo winum. To nie oznaczało tylko soku gronowego sfermentowanego, ale oznaczało również sok gronowy niesfermentowany. I teraz wiele osób, które przywołuje Biblię, fragmenty, w których jest mowa o aprobacie wina, to jest po prostu błąd w tłumaczeniu, bo tam w tym miejscu nie powinno być słowo wino, tylko powinno być wytłumaczone, że to jest sok gronowy niesfermentowany. A w miejscach, w których jest potępienie wina, jest mowa o soku gronowym sfermentowanym. I na to są naprawdę konkretne... Biblia się jakby dopiero zaczyna, rozumiesz, kleić, jak zaczynasz rozumieć... No ale poczekaj, bo zaraz chcesz mi powiedzieć, że... Przez 2000 ileś lat w wszystkich krajach świata wszyscy specjaliści i tak dalej, i tak dalej. I nikt do tego nie doszedł, tylko ty? Nie ja.
Samuele Baciocchi do tego doszedł. A, myślałem, że mówisz, że gdzieś studiowałeś, to źle zrozumiałem, sorry. Ja studiowałem za sprawą... A, i do tego doszedłem? Ja doszedłem do książki wydanej w 1986 roku. Dobrze, rozumiem. W 1986 roku Samuele Baciocchi. Postać, o której się dowiedziałem, słuchaj, zupełnie przypadkiem od księdza z Francji, którego nie poznałem osobiście drogą mailową, który wysłał mi, rozumiesz, jakby kontakt do tego Samuele Baciocchiego. To w ogóle ciekawa, bardzo fajna postać, ten Włoch, bo on już nie żyje, on jest nieżyjący. On, słuchaj, napisał książkę pod tytułem Wino w Biblii. On jest teologiem, był teologiem, napisał doktorat w Uniwersytecie Gregoriańskim, papieskim, w Watykanie, więc naprawdę no, taki się wydawał wiarygodny, prawda? Był, jak się finalnie okazało, on był jedynym niekatolikiem, który skończył papieski Uniwersytet Gregoriański, nawet obronił tam tytuł doktora. Więc na czym polega problem? Dlaczego w 1986 roku powstała książka, która dokładnie jest rozprawą naukową, krok po kroku, pokazującą to, o czym ci teraz mówię, dlaczego do tej pory o tej książce ty nie słyszałeś? No to, czyli dokładnie mi o to chodziło, że ty tylko jesteś transmiterem tego, co właśnie, o co pytam. Czyli jak to, przez tyle wieków nikt do tego nie doszedł i w ogóle doszedł. I doszedł ten gość doszedł po prostu gość. I tego nikt tego, nie robi się temu... Wiesz, ale... Temu jakiegoś, ten, wiesz, publicity? Ten facet, on mnie zainspirował również do tego, żeby dalej drążyć temat. Mhm. Żeby nawet sprawdzić, co starożytni mówili o winogronach. Mhm. Okazuje się, słuchaj, że również te opisy winogron, one zostały źle przetłumaczone jakby dla współczesnych, że mówi się o soku winogronowym już tylko jako o winie. Zniknęła dwuznaczeniowość słowa wino. My rozumiemy go tylko i wyłącznie jako napój alkoholowy. No słuchaj, żeśmy jakieś takie dziwne jakby ograniczenie wprowadzili na siebie. Ale zobacz, w języku polskim, przynajmniej ja pamiętam z mojego dzieciństwa na Saskiej Kępie, że na winogrona mówiło się wino. Na winogrona mówiło się wino. To tak. Wino, tak jak ten pomidor, chociaż leży 70 pomidorów w skrzynku, to napisane jest pomidor, 7, tam wiesz. Wiesz, ja przywołam jeszcze taki... Ale dobrze mówię, czy nie? Tak, no dobrze. Wino jako, wiesz, wiszące winogrona, tak, a tutaj tak, na domu mają tak, wino. Tak, znaczy to jest znowu jakby zaanektowanie języka, wiesz, tego, tej komunikacji. Zajęcie je przez ten obszar alkoholowy. Chyba ja nie wiem, czy to nie lobby jakieś, wiesz, znaczy, to, że tak lobby może, wiesz, jakby lobować za parówkami, lobby może wiesz, lobować za tą czy inną marką samochodów, natomiast to są kartele. Nie bójmy się słowa. Mhm. To są mechanizmy identyczne jak w kartelach alkoholowych. Paweł, my naprawdę żyjemy pod okupacją alkoholową. Wiesz, mina rzednie, jak sprawdzisz statystykę. Słuchaj, my mamy, nie ma w Polsce rodziny, która nie byłaby dotknięta tym dramatem. W każdej rodzinie, słuchaj, jeżeli po II wojnie światowej nie było rodziny, gdzieby ktoś nie umarł z powodu tych nieprawdopodobnie dramatycznych, historycznych wydarzeń wojennych, tak samo w tej chwili w Polsce nie ma rodziny, gdzieby ktoś nie poniósł jakiegoś niesamowitego uszczerbku, czy na zdrowiu, czy nawet na życiu. Ja w mojej rodzinie też mam taką historię, gdzie byłem na pogrzebie młodego mężczyzny, rozumiesz, młodszego od ciebie, który zapił się na śmierć. Więc w każdej rodzinie jest ktoś, kto poległ z powodu, rozumiesz, tego, że żyjemy pod okupacją alkoholową. I powtórzę, nie mam zamiaru lobbować za tym, żeby doprowadzić do jakiegoś tam zakazu i tak dalej. Natomiast jestem za tym, żeby ludzie zaczęli otwierać umysły i rozumieć, że to nie jest niewinna substancja delikatna, którą można okiełznać tylko i wyłącznie jakimiś tam, rozumiesz, edukacyjnymi zabiegami. Tak, jeśli w programie, który głównie jest społeczno-polityczny, drugi raz pojawia się temat alkoholu, to coś tutaj świadczy, że chyba mam taką potrzebę, wiesz, żeby coś kurczę mocniej zrobić po prostu. I zastanawiam się, czy co byś powiedział o tym, ja przyjdę tego 18, ale gdyby w ogóle zrobić w Polsce jakąś taką, wiesz, no społeczną, po prostu taki wiesz, ruch, czy radę taką, ale nie... Wiesz, ale... kto najwięcej w Polsce na temat tego problemu zrobił ostatnio? No. Nie państwo. Nie ta czy inna ekipa. Wszystkie są umoczone, są w czarnej D, rozumiesz? Alkoholowych korporacji. Czyli ja zadaję pytanie konkretnie, że ja ci odpowiem, tylko musimy zadać pytanie, co kto zrobił? W kontekście profilaktyki antyalkoholowej. Kto zrobił najwięcej? Jedna osoba. No, co właśnie Janek Śpiewak? Nie.
Nie, na z całą sympatią do Janka. Na mniejszą skalę, no tak. Na dużo większą skalę. To kto? Piosenkarka. Dorota Rabczewska. Doda. Tak? Nie, Dorota Doda zrobiła tak dobrą robotę. Ona ma, wiesz, zasięgi jakieś tam milionowe. No wiem, tylko nie wiem, co zrobiła. Piosenkę miała część. Nie, ona po prostu kilka razy wypowiedziała się na temat tego, dlaczego nie reklamuje alkoholu. Dla niej alkohol jest tak samo jak dla mnie legalnym narkotykiem. Ja, i ona wymienia, naprawdę to krąży gdzieś tam, wiesz, po internecie, to co Doda powiedziała. Szacunek dla niej wielki, ponieważ państwo abdykowało, państwo nie chce nic z tym robić, ale nie dlatego, że na tym zarabia. Bo znowuż na mojej stronie w zakładce badania mam dokładne wyniki badań w Polsce zrobionych przez PARPE, które zrobił SGiEK, Szkoła Główna Handlowa, gdzie wynika dokładnie 13,4 w 2020 roku przychód z akcyzy, 13,4 miliarda. Państwo na tym jakby dostało pieniądze. Mhm. I policzono, zbadano na podstawie dostępnych danych statystycznych. Zbilansowano, tak? Zbilansowano. Wiesz, ile są straty społeczne i indywidualne, jakby takie jakby pośrednie i bezpośrednie z powodu konsumpcji alkoholu? Jakie są koszty uzysku tego 13,4? Strzelaj. 30? 90 parę miliardów. Wiesz, jaka jest różnica między stratami bezpośrednimi i pośrednimi, jeśli chodzi o budżet państwa, 70 około 4 miliardów złotych. Mhm. Rocznie. Paweł, pytanie, kto na tym zarabia, bo nie my. A zobacz, taki nam się fajnie robi ten program, nie? Naprawdę, jest nieprawdopodobne, że minęło 1,5 godziny, a ja się czuję, że tyle pytań mam jeszcze. I mamy jakieś coś tam, wiesz, niedokończone. Jeszcze jak mówisz, że informacja zwrotna, to chciałem przy okazji o serial spytać, ileś tego mogłoby jeszcze być, nie? I teraz zobacz, był taki program Halszki, Wasilewskiej, nie, marszałek Sejmu, ten Wódko Pozłużyć. Nieważne, kto go prowadził. A to był program tak, halo, Wódko Pozwól Żyć, słucham. No dzień dobry, dzień dobry. No jest źle, bardzo źle. Oj, jest źle, pani, jest bardzo źle. No, ale zróbmy to, żeby było. No dobrze, dziękuję. Halo, na tym telefon. No dzień dobry. No jest źle, jest źle. I to był taki program, godzina takiego po prostu, wiesz, narzekania. A powiem ci, że program analogiczny właśnie, ale wiesz, taki popkulturowy, wiesz, właśnie z taką Dodą, wiesz, różnych ludzi pokazujących, jak wiesz, jak z tego wychodzą i po prostu ośmieszający, to rozumiesz? Znaczy przestać się, wiesz... Znaczy, Paweł, picie jest obsiachem, naprawdę. Podoba mi się bardzo, znaczy tak, z jednej strony to mówi, że nie jesteś żadnym, wiesz, tutaj... jakiego te słowa użyłeś, no... Że w każdym razie zupełnie spokojnie podchodzisz do tego i że ci, co uważają, że tam ortodoksem, o. No jesteś ortodoksem, tylko jesteś ortodoksem, to jest tak naturalne u ciebie i tak właściwie nie sięgasz do żadnych propagandowych numerów, sztuczek i tak dalej. To jest bardzo ważne, rozumiesz? Bo to, co wiesz, psuje jakiegoś rodzaju właśnie głoszenie, wiesz, pewnych prawd, pewnych, no, tak jak religie, jak no, różnego rodzaju rzeczy, to jest to, że oni potrzebne są mechanizmy nie do końca oparte na prawdzie, żeby tak mocniej stanąć, no wiesz, żeby tak się mocniej odbić, nie? Że wiesz, jak tak wszystko będzie prawdziwe, to tak się rozmyje. A to, co ty mówisz, to wszystko jest prawdziwe po prostu. Tylko widzisz, mówi to facet, który sam doświadczył jakiejś iluminacji intelektualnej. Dopuściłeś naukę, dopuściłeś wiedzę, przemieliłeś to również ze swoim doświadczeniem i wyciągnąłeś wnioski. Mhm. Ale Paweł, no nie masz 30 lat, jesteś facetem 50-paroletnim, który musiał jakąś tam swoją drogę przejść. Więc naprawdę uwierz mi, że większość ludzi, która słucha tego naszego gadania, jest poirytowana, ponieważ się czują strofowani przez dwóch boomerów, a ludzie nie znoszą strofowania. Tylko żeby jakby ich wszystkich uspokoić. Ja mam w dupie, czy wy będziecie pili, czy nie. Mnie tylko interesuje to, żeby odblokować SORY, żeby mój syn, który dorośnie, nie musiał na 18 zmuszać się do tego, żeby wypić, żeby być zaakceptowanym przez grupę rówieśniczą. Wiesz, jechałem metrem, ponieważ też jestem ekologiczny i coraz mniej samochodem jeżdżę przez Warszawę. I słuchaj, jadę sobie, czytam książkę, bo jestem czytelnikiem książkowym, molem książkowym. I jednym uchem oczywiście usłyszałem rozmowę cirka 18-19 lat dzieciaków, które, wiesz, jechały. To i teraz jest... cytuję.
Stary, 18. Jaka impreza była w sobotę. Słuchaj, tak się doliłem. Słuchaj, nic nie pamiętam. Słuchaj, to nie było jaja. To nie było, wiesz, w formie pastiszu, jakieś, wiesz, ale, kpiny. Ale ty doskonale wiesz, że nie było metra, ale w tramwaju słyszeliśmy to sami od naszych, z naszych kolegami mieliśmy rozmowy i później po 10 latach to samo. Chciałbym... To, dlatego ja zacząłem od tego, pamiętasz, i od tego zacząłem właśnie nasz program dzisiejszy. O tych dzieciaków, czy coś można z nimi zrobić? Wiesz co, chciałbym tutaj, żeby nasza rozmowa, bo myślę, że będziemy za chwilę kończyć, bo chciałbym jeszcze mojemu synowi dzisiaj przed snem przeczytać kolejny rozdział Tomka Sawyera, przygody Tomka Sawyera. Klasyka. I miałem pacjenta, będzie wątek muzyczny, który załapał się do technicznych, wiesz, do obsługi technicznej stąsów. Przez kilka lat, rozumiesz, jeździł po świecie ze stąsami. Opowiadał mi, rozumiesz, że ta cała narracja, rozumiesz, o tym rock'n'rollowym życiu, to jest jedna wielka ściema, słuchaj, że oni od 20 lat w ogóle nic nie biorą, nic nie piją, szpital z nimi jeździ, ale to jest tylko taka mała dygresja. Oni już dawno zakończyli, bo oni by nie dożyli do tego momentu, gdyby, rozumiesz, oni sobie nie odpuścili, rozumiesz, tej całej otoczki takiej rock'n'rollowej. Natomiast ten chłopak jeździ z artystami znamienitymi, mieszka w Londynie. I on był na jakimś koncercie tutaj w Polsce, bodajże w Krakowie, tak, w Krakowie, z jakimś danym artystą. I słuchaj, po koncercie, kiedy emocje już opadły, wiesz, robota wykonana, drzewiej bywało tak, że wyciągano, wiesz, z plifa brytyjskiego, brano polską wódkę i, wiesz, ostra jazda. A po tym koncercie, o którym on mi opowiadał, słuchaj, ta ekipa techniczna od strony brytyjskiej, ta ekipa polska, wiesz, co zrobiła? Założyli buty, tam nie wiem, o drugiej w nocy założyli buty, rozumiesz, i poszli pobiegać po plantach, stary. Czy to nie jest piękne? No to jest chyba coś, co jakby zepniemy klamrą początek naszej rozmowy. To się już stało. I do mózgu trafiło to po 20 minutach biegania, co chcieliby inni, żeby po jednym kieliszku. Brawo, no. Ty ładnie to spuentowałeś, dobry jesteś. Dokładnie to tak działa, wystarczy naprawdę dupę spocić, żeby uzyskać coś, co mało tego, że będziesz się lepiej czuł niż po intoksykacji, ale również odpada ci poczucie winy. Super, bardzo dziękuję. To był Robert Tutkowski, to jest cały czas jeszcze, ale był w naszym programie. Przemyślmy sobie to wszystko i może zrobimy coś dalej jeszcze, kurczę. Wiesz, wszedłbym w to po prostu, chciałbym, kurczę, zrobić coś naprawdę w takich, powiedziałbym, w kolorowy sposób to, co robiono dotychczas w sposób szaro-czarny. Chce ci się i to jest bardzo ważne, bo jesteś najlepszym w Polsce copywriterem, więc od razu niech odpowiedni się tam zainteresują. Przyjął tekst. Bo facet tak po prostu tutaj łączy fajne kropki. No, fajnie. Dzięki bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.